To pierwsze pytanie, bo w sumie, jak pisywałem mugi wywiad, to, to nie było za dużo. To jest twój pierwszy wywiad, w sensie, że ktoś ciebie przepytuje? Wiesz, co kiedyś był taki plan, z tego co pamiętam, a to już było, już dawno temu, że miał być taki odcinek specjalny tych wywiadów, co ja tworzyłem, i tam mój znajomy miał właśnie być prowadzącym. I nawet mieliśmy już wszystko chyba zrobione, ale ostatecznie tego nie udostępniłem, więc taki oficjalny to w sumie jest tak. Number one. Nigdy nie miałem styczności z wywiadami. Już nie nic, znaczy miałeś dużą styczność z wywiadami, tylko nie, nikt nie przypytywał ciebie. Jest jakiś stresik mini, bo, bo ja pamiętam, że jak ty zaprosiłeś mnie do wywiadu, to ja się trochę spinałem, w sensie w środku. No, jakiś tam jest, nie, bo to wiesz, ja zawsze byłem w, z tej strony, gdzie zadawałem pytania i ogólnie byłem tym... Bardziej, wiesz, byłem bardziej, e, nie musiałem tak się stresować, po prostu wiedziałem, że najważniejsza robota należy do mojego gościa. Ale no, zawsze jakieś fajne doświadczenie. Ja jestem sam ciekawy, jak się spiszę w tym wszystkim. Pewnie czasami jakieś tam błędy będę popełniał, ale byle, żeby powiedzieć to, co chcę i tyle. Ale koniec końców, to jest dalej taki podcast, jakby nie patrzeć, więc do tej formy jestem przyzwyczajony. No tak, tym bardziej, że pier pierwszy raz nie rozmawiałem ze sobą, nie? Dokładnie. Dobra, to najpierw odchodzimy takie, prawdę... najpopularniejsze pytania. To może skąd ksywa? Bo to jest zawsze. Wow. Dlaczego Mugi TV? A, pamiętam, jak ci zadałem to pytanie. Dlaczego Eliasz? <grym> Dlaczego Mugi TV? <grym> no. Mugi, dlatego że jak, jeżeli ktoś ogląda One Piece, to dobrze wie, że jakby taki pseudonim do głównej postaci, czyli do Luffy'ego, to jest słonkowy kapelusz. Czyli po, japoński, po japońsku Mugiwara, ja po prostu ucięłem tą końcówkę i zostało same mugi. A Mugi TV, nie wiem, tak po prostu, wiesz, pasowało mi. Pamiętam, że był to kiedyś taki kanał Jeremy TV bodajże. On tworzył też filmy o anime i to był kanał związany właśnie głównie z jakimś Dragon Ballem, ale także chyba o hunterze coś tam tworzył. Takie fajne filmy analizy i pamiętam, uwielbiałem jego głos. Dosyć mało znana osoba, a szkoda. Pewnie dlatego też już nie tworzy filmików. Ma taki naprawdę fajny głos i, i tak mi się to spodobała ta jego nazwa. On miał właśnie Jeremy TV, więc sobie to TV też dodałem do Mugi TV. Czyli Mugi od One Piece, od Luffiego, a TV właśnie między innymi od niego. No i spoko, spoko. No, jak piszesz mugi, to też wyskakują jakieś kanały ale tam anglojęzyczne bodajże, więc i iż ciężko dłużona. cię tutaj znaleźć, ale to kwestia czasu. Ja pamiętam, że z Nekonem miałem podobnie. Jak chciałem go oznaczyć kiedyś w jakimś filmiku, to nie było szans, bo bardzo dużo było właśnie Nekon, Neko i, i nie dało się tego znaleźć. A teraz to nie ma problemu, wpisujesz jako pierwszy wskakuje, nie? Więc w sumie tak. kwestia czasu. A czy bo Neko to bodajże z tego, co mi się kojarzy jest? Nawet jakaś postać, czy tam za więc no. Więc dlatego pewnie jest taki kłopot, ale teraz się wybił, więc już tego nie ma, nie? Tak jest. Dobra, to może tak. E, jakie były twoje początki na YouTube? W sumie dlaczego? Coś cię motywowało, czy może jakąś inspirację miałeś? No, mówisz, że podobał mu się podobał ci się ten głos Jeremiego, ale czy, czy nie wiem, znaczy, był to jakiś taki później punkt zapalny powiedział sobie. Aha, myślałem, że ten, że, że może był jakimś takim powodem, ale może miałeś jakąś inspirację albo po prostu jakiś taki. Hej, zacznę nagrywać dla czegoś. W sensie. No wiadomo, że zawsze jest jakiś powód, ale dlaczego u ciebie i jaki był? Mm -hmm. Czekaj, muszę sobie to przypomnieć, ale bodajże, no, jak większość Odbookiego, yy, był kiedyś taki pan, największy kanał bodajże wtedy o Anime Jumanze w Polsce. Chyba nawet do tej pory nikt nie pobił jego liczby. No, i lubiłem jego film oglądać, więc powiedziałem sobie, że ej, ja też mogę. Wtedy miałem bodajże chyba 15 bo ileś tam lat, mój głos był fatalny, więc nie wyglądało to dobrze. Ale głównie dla niego, właśnie, przez to, że on tam te filmiki tworzył, jakby podłapałem ten temat i on był dla mnie takim inspiracją a Jeremy był bardziej właśnie inspiracją pod względem nazwy, nie? On też wtedy już tworzył filmiki, ale to już później jak zakładałem kanał, to sobie właśnie od niego tą, tą końcówkę wziąłem tylko i wyłącznie. Ale ten cały początek zaczął się od Bukiego, z tego co mi się wydaje, bo to, była, to był mój ulubiony twórca na YouTube i do teraz chyba lepszego nie miałem. A może dlatego, że już sam dużo nie oglądam YouTube'a, ale pamiętam, że jego filmiki naprawdę uwielbiałem oglądać on tworzył bodajże, bodajże, co dwa dni filmy i no i powiedziałem sobie, że czemu nie? Mogę się w to bawić, no i tak wyszło. To jest mój początek. Aha, no. Okej, okay, bo niektórzy mają tak, że po prostu zaczynają, bo hej, coś mi się nie podoba w tym, co ktoś robi, więc ja zacznę robić coś lepiej albo coś, no ale też spoko, że po prostu mówisz sobie, ej, fajne, fajne rzeczy też bym chciał robić fajne rzeczy i robię fajne rzeczy. To, to tak. jest spoko też. Tylko że ja właściwie jakbym chciał tworzyć jak booki, to musiałbym vlogi wtedy właśnie walić, a nie miałem sprzętu i w ogóle nie chciałem się pokazywać w tamtym czasie. Więc powiedziałem sobie, że to odpuszczę i bardziej poszedłem właśnie w taką stronę spycha, bo wtedy YouTube jeśli chodzi o anime i mangę nie był aż tak, wiesz, rozbudowany w tym momencie jak wpiszesz, nie wiem, kanał na, na YouTube o anime, to masz tego mnóstwo naprawdę to, tego, jest, tego jest aż za dużo moim zdaniem. A kiedyś to pamiętam, że bodajże były właśnie buki spychu i może kilka jeszcze osób, dwie albo trzy no i ja do nich dołączyłem, nie? To co prawda ja tam wiedziałem od samego początku. Może nie wiedziałem, ale jak sobie w tym momencie na to patrzę, to wiedziałem o tym, że no nie miałem szansy się wybić, bo no wiesz, mutacji nie miało, bo czegoś takiego mój głos no był fatalny, ale bawiłem się i było spokojnym. Nie, nie no, tak, no, ja Jak zaczynałem, to też nie było dobrze pod żadnym względem. Bo po prostu zacząłem sobie nagrywać bo chciałem, nie? I chyba to jest najfajniejsza motywacja, taka początkowa, nie, że hej, hmm. Teraz youtuberzy zarabiają miliony, to, to ja zacznę robić, żeby zarabiać miliony. To taka trochę słaba motywacja moim zdaniem, ale no to, to co kto lubi, prawda? No to, to ja już nie będę czepiał. No, na pewno nie w tej tematyce. <grym> tak, To teraz trochę inaczej, teraz mogę cię zaskoczyć. Czy uważasz, że twoje życie ma sens? Czy coś wnosisz do świata? Czy uważasz się takiego za szarego człowieczka, który nic nie znaczy na tym świecie wielkim? O Jezus, jaka zmiana tematu. <grym> o <kurde. grym> Tak jest. Czy moje życie ma sens? No znaczy, ci powiem tak szczerze, że nie jestem jakąś osobą, wiesz, która jakby jest jakaś wyjątkowa, mi się wydaje dla społeczności, tak mi się wydaje, przynajmniej, bo, bo jednak nie jestem. Ale, ale dla siebie tam, wiesz, społeczność to tam jedna sprawa. Bardziej chyba mnie interesuje, co, to, co ty uważasz, czy, czy uważasz, że że coś dajesz światu, czy, 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 czy uważasz swoją egzystencję za sensowną, o, o, o takie coś pytam chyba bardziej. Chociaż możesz się wypowiedzieć co do społeczności też, możesz powiedzieć to i to, sorry, że cię przerwałem. No spoko, spoko, no wiesz, kurde, to jest ciężkie pytanie, w ogólnie, no, jednak dużo osób prowadzi takie zwyczajne życie, że chodzi, chodzi tam 8-10 godzin do pracy i potem ewentualnie jakieś spotkanie z dziewczyną, jakieś, nie wiem, Jakieś oglądanie filmów po pracy i tam spotykanie się znajomymi. No i tak właściwie moje życie wygląda, e, ale koniec końców ja tam się dobrze czuję z sobą, jakby czuję się jakkolwiek spełniony. E, idę do przodu, więc, więc wiesz, powolutku idę do tych swoich celów, także finansowych, więc liczę na to, że pójdzie to do przodu. E, a czy życie, nie wiem, moje ma sens? Uważam, że tak. Uważam, że tak, ja tam dla mnie tak, ale nie wiem, jak dla kogoś innego, nie? To raczej nie ma, nie ma co się przejmować tak. Aż tak, opinią innych. Ważne, żebyś samym sobą był y, pogodzony. A teraz też podobne pytanie, ale y, trochę patrząc w przyszłość, y, czy masz jakiś cel życiowy, czy, 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 czy coś jest? Takie wiesz na horyzoncie, że do tego dążysz i fajnie by było to osiągnąć. Cel właściwie. Hmm. Kiedyś e, zwiedzić Japonię, to jest taki, taki, taka, taki cel, powiedzmy, malutki, bo taki wycieczkowy. Co by tu jeszcze można powiedzieć? Mam pewien cel, żeby uzbierać na coś pieniądze i, i powolutku idę w tą stronę. To jest też taki. No i ta siłownia, nie? Będę musiał w końcu za to się wziąć kiedyś. To są takie, powiedzmy... Czyli takie... Takie dość bliskie mam wrażenie, nie że takie, że o, coś kiedyś bym chciał nie, nie, nie wielkiego jest. osiągnąć, Nobla, tylko po prostu a, Kedy, kiedyś kiedyś na przykład. Kiedyś, tak? jak, no, kiedyś jak człowiek był jakimś tam dzieciakiem, to wiesz, chce być piłkarzem albo coś w tym stylu, ale w tym momencie to, to bardziej inaczej na to patrzę. Po prostu to, co uważam, że jest w zasięgu, to, to ewentualnie do tego będę dążył. Też, też dobra y, decyzja. Czyli, znaczy, no wiesz, każda jest ok, jakby cię marzycielem też chyba nie ma. Y, w tym nie ma nic takiego złego, nie? Y, y, zawsze można mieć jakieś takie wielkie plany, bo w zasadzie to życie tak trochę skonstruowane jest, że jak już y, postawisz sobie jakiś cel i do niego dojdziesz, to już jest takie mało, chciałbym więcej, nie? Nieważne co by to było, to zawsze znajdziesz jakieś ale, więc y, też spoko, takie cieszenie się dniem codziennym, mam wrażenie. No widzisz, no tak trzeba mimo wszystko, w szczególności w tych dzisiejszych czasach. Ale marzyć też można oczywiście, nie? Czemu nie? od tego jest życie. Mhm, dobra, mówiłeś, że zacząłeś tak po prostu, bo, bo jakby, kanał Bukiego cię zainspirował. A czy masz jakiś cel YouTubeowe? Czy nadal to jest jakaś zabawa? Czy może chęć pokazania swojego zdania, zdobycia sławy, pieniędzy, jakaś forma sztuki? Czy może, nie wiem, przyszłej pracy bez szefa, czy coś takiego? Jak, jak, jak na to patrzysz przyszłościowo, jeżeli chodzi o sam YouTube? Znaczy nigdy nie będę, tak mi się wydaje, wiesz, bo nie wiadomo, no, w tym momencie tak mogę powiedzieć. Ale za x lat by się okazało, że zupełnie coś innego anime i manga w Polsce byłoby niesamowicie znane. Ale tak mi się wydaje, że jest to chyba mało prawdopodobne. Jakby nie chciałbym, żeby YouTube dla mnie był samą taką pracą. Po prostu liczę, że YouTube dla mnie będzie cały czas jakimś tam hobby. Po godzinach, że wiesz, chodzę sobie do pracy i, i jeżeli będzie chęć, to będę tworzył te filmiki. Kiedyś miałem takie duże cele, jeśli chodzi o YouTube'a, już w sumie nadal mam taki cel i pewnie będę do tego dążył, ale czy to się uda, ciężko powiedzieć, to zależy od wielu rzeczy. Nie tylko i wyłącznie od tego, czy ja chcę tworzyć te filmiki, ale także od tego, czy będę miał czas i w ogóle na to siły, bo w tym momencie, ja nie wiem, tworzymy ten wywiad. To ja o 20.00 <laughs> przyjechałem z pracy, jakby nie patrzeć po 20.00, a szybko zacząłem, więc to zależy od wielu czynników. Ale jeżeli rzeczywiście byłoby dużo chęci, i dużo czasu, to zawsze chciałem mieć te 10 tysięcy subów taki był mój cel YouTubeowy. Jeśli chodzi o to, ale finansowych żadnych tam celów nie miałem, jakby YouTube dla mnie od samego początku to czysta zabawa. Jeżeli by coś było, to spoko, ale nigdy, że jakoś nie wiem, chcę mieć z tego duży hajs. Albo. Nie wiem, chcę mieć 100 tysięcy. Ja po prostu, to, to 10 tysięcy, powiedzmy, to jest taka liczba już dla mnie niesamowicie duża. Ale nawet jeżeli mam te, nie wiem, tysiąc ileś, jak kiedyś tam miałem na tym dawnym kanale, bodajże około 4 tysięcy blisko już, to to, 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 też, to też jest spoko liczba. Ważne, żeby, żeby zbudować fajną społeczność, nie? To dla mnie się najmocniej liczyło. I tyle, jeśli chodzi o to. Ja przez cel tak też nie mam. Przez to mam na myśli czegoś bardzo negatywnego, nie? No bo. Wiesz, możesz sobie marzyć one właśnie tych dziesięciu kołach subów, ale to nie znaczy, żebyś robił wszystko, żeby je zdobyć, nie? Tak, tak. No. Mi to przypomina siebie sprzed kilku lat, gdzie zrobiłem sobie kiedyś takie, taką, taką stronę z achievementami na, na życie, że tak powiem. Tak to nawet dosłownie się nazywało, bo ja jestem fanem zdobywania jakichś tam achievementów w grach komputerowych i zrobiłem takie swoje życiowe, i tam miałem coś takiego, że. Też 10 tysięcy nie ma opcji. To jest już najwyższy, najwyższy achievement, jaki się da, więc chyba bym się nie zgodził z tobą, że nie ma potencjału, żeby anime wybuchło w końcu w Polsce, w, w znaczy, końcu. nie wiesz, Tak naprawdę <grym>, to znaczy, dzie może... dzie dzie dzieje się na naszych oczach. Tak, no. Nawet można spojrzeć, jak. Czekaj, jak ten kanał się nazywał? Animko, chyba, tak? On wystrzelił. Animko? Tak, 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 tak. W sumie chyba lepsze zasięgi od ciebie tworzy w tym momencie. Tak, tak, tak. On robi potężne. Yy... W sumie mam takie pytanie też do niego, a on nie dowie się przed, przed wypuszczeniem tego podcastu, więc. Yy... Ja wchodziłem na jego kanał, żeby właśnie y, po, posprawiać kilka rzeczy i tak dalej. I, I zobaczyłem, że na przykład jeden filmik w momencie, w którym nagrywamy, to już ma sto koła, na przykład, to wrzucone chyba miesiąc temu. Więc wow, to jest super wynik, nie? Więc y, potencjał na AniTube jest, myślę, że ty, tym bardziej teraz, a za kilka lat może być tylko lepiej, nie? I to, co mówię, że tych kanałów jest za dużo, to, y, pff, to też. Znaczy, że to chyba idzie w dobrą stronę, nie? Więc no tak, no. w przyszłości może być tylko lepiej, moim zdaniem, jeżeli to będzie kontynuowane. Jakby jest na to, jest podaż popyt, to tyle mogę powiedzieć, nie? No widać, widać i to się rozwija z dnia na dzień, więc to jest spoko. Tak, tak, w sensie bardziej chodziło o to, że jest za dużo i tego człowiek w stanie nie jest wszystkiego, wiesz, obserwować, ale też... Wiadomo, jeżeli jest dużo, to nie znaczy, że jest jakaś niesamowita jakość. Ja uważam, że dużo jest tych kanałów, które no jakoś tam nie pokazują wybitnego poziomu, ale szczerze, najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby te osoby po prostu się dobrze przy tym bawiły, nie? I tyle w temacie. Ja też nie zaczynałem od bóg w jakiego poziomu, i dalej nie mam jakiegoś niesamowitego, Uwa, tak wiesz, powiedzmy, że jestem przeciętny. E, I tyle. I, ale ważne, żeby się dobrze przy tym bawić, nie? Tylko mówię, jeżeli chodzi o moją osobę, to ja sam za dużo kanałów do oglądania na polskim YouTube nie widzę pod tym względem. Tam mam kilka takich swoich, które od czasu do czasu obejrzę. Mm -hmm. Ale też trzeba powiedzieć, że jak nie wiem, odpalisz sobie jakieś magiczne poradniki, jakby odnieść sukces na YouTubie, to jeżeli ktoś jest ogarnięty, a nie mówi ci dosłownie krok po kroku, co zrobić, żeby to spieniężyć w jakieś magiczne sposoby, to pierwszą zasadą zazwyczaj jest po prostu zacznij nagrywać. Nie martw się o to, że nie masz sprzętu, słaby mikrofon i tak dalej, tylko zacznij nagrywać. Nie wiem, próbuj cokolwiek, więc to, że teraz jesteś słaby, to nic nie znaczy, nie? Ja, nie, ja też bym nie powiedział, że jestem na jakimś na jakikolwiek dobrym poziomie, ale no, w porównaniu z tym, co było lata temu, to jest, wiesz, skok jakościowy potężny, więc yy, wystarczy zacząć i robić i w końcu jak będziesz chciał, to się poprawisz. Yy, to jest wszystko kwestia wypracowania tak naprawdę. Yy, ale co do tego w sumie jeszcze yy, pytania yy, tutaj nie wrócę, tylko yy, rozszerzę je, bo mówię, że fajnie by było jakby yy, YouTube dla Ciebie był właśnie cały czas takim hobby po pracy, yy, czyli Uważasz, chyba tak mi się wydaje, że uważasz, że jakby to stało się Twoją pracą, to już by to nie było takie fajne? No jak na to patrzysz? Bo, bo są osoby na pewno, którym przeszkadza to, że jeżeli to już nie jest sztuka dla sztuki, że tak powiem, to, to tylko dla powiedzmy pieniędzy czy utrzymania się, to to już jest takie, to ja już tego nie chcę. Znaczy ja, ja bardziej patrzę na to pod tym kątem, że, że jeżeli rzeczywiście bym z tego jakieś tam pieniążki zarabiał, to pewnie bym tworzył też dużo filmików masowych i, i też koniec końców ta tematyka by mi się jakoś potem znudziła, albo byłby za duży tego przesyt po prostu tego wszystkiego i pod tym kątem patrzę. Wiadomo, gdyby człowiek, nie wiem, dostawał 20 tysięcy miesięczne, to pewnie by jakoś przynknął na to oko, nie? Ale, ale mimo wszystko nie wydaje mi się, że to jest jakoś tam możliwe, czy znaczy, kto wie, nigdy nie wiadomo, ale ja sam koniec końców czuję się dobrze, jak jest, czyli że dla mnie YouTube to jest właśnie to hobby, dodatek do życia i tyle, nie? Jeśli chodzi o to, a właśnie bałem się tego, że rzeczywiście później bym tworzył te filmiki już też dla hajsu, to mogłoby się to później odbyć na moim ogólnym zainteresowaniu do tematyki anime i mangi i możliwe, że potem ta praca stałaby się taką pracą, jak dużo osób maczyć, że po prostu trzeba i tyle, bo trzeba mieć nie wiem, pieniądze na koncie, opłacić prąd wody i tak dalej. No, myślę, że to są całkiem słuszne obawy, w sensie że nie powiem, że zawsze mi się źle tworzą filmiki czy coś, bo ja wiesz, robię to regularnie, to, jakby to jest moja praca, czasami się też przymuszam do tego, co, co też jest takim, mam wrażenie, negatywnym w słowem sensie przymuszanie, ale z drugiej strony ja jestem też takim człowiekiem, że jakbym nie określił sobie, że tego i tego dnia wrzucam filmik, to, to ja bym prawdopodobnie odkładał go w nieskończoność. Więc takie coś mi się y, też podoba, ale jakby może nostalgicznie patrzę, y, ale wiesz, jak pracowałem na etacie i po 12 godzin, i później po tych 12 godzinach pochodziłem do domu, y, jeszcze coś tam klepałem, to tak y, może to właśnie nostalgia, ale. Y, Wspominam całkiem przyjemnie te czasy, jeżeli chodzi o YouTube, że to właśnie był taki dodatek, nie trzeba było się na tym, jakby tak wiesz, skupiać, że trzeba zrobić ten filmik. Znaczy i tak miałem, że trzeba zrobić ten filmik, nie? Ale to było takie... Jak nie zrobię, to, to trudno, jakby, to nie znaczy, że już nie będę miał na chleb, nie? Więc to też jest, myślę, że spoko opcja, żeby to był taki dodatek hobby. Wiesz, niektórzy są tak, jakby, są w stanie tak planować, że że pomimo, te, że pomimo, że chodzą do pracy, to są w stanie i tak te trzy filmy tygodniowo wrzucić, nie? I, i nie dość, że masz jakby highs hobby, i jeszcze pieniądze właśnie z zwykłej pracy, nie? Chyba Kanis na przykład, zobacz, Kanis tam pracuje gdzieś, nie jestem pewny gdzie, ale cały czas chodzi, a jest w stanie tworzyć ileś tam filmików, nie? W tygodniu, więc idzie, nie? Mimo wszystko, ale to zależy od, od własnego, nie wiem, nastawienia, motywacji. To jest tak samo jak z siłownią. Jeżeli, jeżeli przerwiesz to już potem, jeżeli przerwiesz i szybko nie postanowisz do tego wrócić, to może być kłopot i cały czas w głowie będziesz tam tylko to odkładał na później. A jak, jak dobrze wiecie, to nie, to nie jest nigdy dobrze. No kwestia no, samozaparcia też. No i tego, jak, bardzo, jak, jak dużą część czasu możesz poświęcić temu, nie? No bo nie każdy jest w stanie po prostu iść do pracy, jeszcze po pracy robić filmiki, ale niektórzy mogą, albo są na tyle zmotywowani, albo tak zdyscyplinowani, nie? Bo po prostu nie mają życia. Ja, ja nie miałem życia przez długi czas, także wiesz, jeszcze jest jak najbardziej się da też pracy, jak, jaką masz, bo jeżeli jesteś na budowlance i nie wiem, walisz po 12-13 godzin, to raczej nawet jeżeli byś miał tą motywację, ciężko po prostu znaleźć siłę na tworzenie filmów. Jeżeli jesteś, nie wiem, w pracy powiedzmy dosyć przyjemnej, nie tak fizycznej, po 8 godzin, to logiczne jest to, że potem na pewno jest większa szansa, że po prostu jesteś w stanie działać na na jakby na dwa fronty, nie? Na YouTubie i na i w życiu po prostu. Mm -hmm. Moje kolejne pytanie było, czym się zajmujesz na co dzień, ale. <grym> A czy no powiedz widzom, bo ja mniej więcej właśnie wiem, ale jak, jak chcesz, to prawda rozwiń ten temat. Czyli czy, czym się zajmujesz na co dzień? Praca, szkoła. Opowiadaj. Praca i szkoła. <grym> bo jestem w tym momencie w szkole zaocznej. Tam jestem powiedzmy jako tako ugadany. To jest to jest po prostu liceum. Ja tam ogólnie postanowiłem inaczej pójść bo też na początku myślałem, żeby zacząć od technikum i tak dalej, ale postanowiłem pójść w zawodówkę, skończyłem w zawodówkę, potem właśnie e, właściwie już za chwilę kończę liceum zaoczne e, i na tym skończę pewnie swoją edukację, bo na studia nie planuję pójść, e, a pracuję w tym momencie w Niemczech i tutaj właściwie żyję od jakiegoś czasu. E, no jest to wykończeniówka, tak? Jak pewnie wiecie, jeśli, jeśli ktoś chce jechać do Niemczech, gdziekolwiek, nie wiem, do Anglii, do Holandii, to jeżeli ktoś, nie wiem, nie ma jakiegoś wybitnego doświadczenia, nie wiem, po studiach, albo coś w tym stylu, i nie ma znajomości, to najlepszą opcją, pewnie pod względem finansowym, zawsze jest wykończeniówka. Ja sam na szczęście tą obecną pracę dostałem po znajomości właśnie, bo tutaj jest moja rodzina i po prostu na mnie poleciła u takiego jednego gościa, no i pff, udało się, jest niezła stawka, jest wszystko spoko, więc tak to wygląda. No i super. To teraz z powrotem wracamy do YouTube'a. Jak wygląda Twój proces robienia filmików? Co to najbardziej lubisz, czego nienawidzisz? Nie wiem, czy to montaż, scenariusz, nagrywanie. No, ja znowu wiem, jak to jest, ale odpowiedz szerzej e, widzom. Mm. Sam montaż już ogólnie. O samym montażu muszę jeszcze jedną kwestię powiedzieć, bo samego montażu nauczył mnie Kuba, mój znajomy bo kiedyś naprawdę ten, ten mój montaż polegał na AMV-kach, na jakiś tam pokazie slajdów i tak dalej um, No ale dzięki kubie to, to się udało podszkolić. On tam nauczy mnie tych wszystkich tam myków, paczków i innych rzeczy, które są dostępne i dzięki temu też udało się to polepszyć. No i dzięki temu też, że on wyrobił pewien schemat dla kanału, bo on był właśnie gościem, który to stworzył, to po prostu ja się tego nauczyłem i później montowałem. Zresztą Kuba dalej pomaga mi w montażu, bo to jest taki mój ziomek. Więc montaż sam w sobie nie jest taki zły, tylko po prostu ja w tym momencie, dla mnie jest to pewna kwestia kłopotu, gdyż tutaj w Niemczech nie mam w tym momencie jakiegoś mega zajebistego internetu, a jak pewnie wiesz to ściągania plików i innych rzeczy, to, tego jest mnóstwo, i po prostu jest to czasochłodne dla mnie w tym momencie, więc w tym momencie powiedzmy, że bardziej daję Kubie do montażu, jeżeli oczywiście ma czas i chęci, więc powiedzmy, że to jeszcze jakoś idzie, ale ja nie wiem, czemu jakoś zawsze mam kłopot właśnie z pisaniem tekstów, jakoś mi to tak mozolnie idzie. Często jest tak, że zaczynam, mam kilka tam zdań. Linijek, i, i mówię sobie: A nie, idę sobie na przerwę, wypić sobie kawę yy, i da bo coś zjeść, i potem to odkładam, odkładam, i tak to wychodzi. Więc u mnie właśnie ten kłopot największy mi się wydaje, że jest z pisaniem tekstów, i jakby, jakbym, jakbym był w stanie siebie jakoś tak zmotywować, że muszę to zrobić i tyle, siedzę przed tym komputerem i piszę tego, ten, ten tekst, to wtedy na pewno byłoby dużo łatwiej i, i byłbym w stanie tych filmików dużo więcej tworzyć. No, i tak to wygląda. Więc w samym montażu pomaga mi mocno Kuba obecnie. A tekst jak tekst. Też dosyć często gadam z kasprem, czyli z moim, z moim znajomym ze szkoły. On też dużo nim oglądał też dosyć często jakby on pomaga mi właśnie w scenariuszach. Ma dużą wiedzę, więc dosyć często gadamy sobie na, na głosówce i po prostu sobie tam ten tekst tworzymy, więc. Więc tak to wygląda obecnie. Mm -hmm. A jak jest z nagrywaniem? Bo yy, piszesz sobie scenariusz, jak już go napiszesz, tak? Mówisz najgorsza część dla ciebie, yy, ale, ale nagrywanie, jak już dochodzi do nagrywania, yy, to masz ten tekst, żeby sobie czytać po prostu z niego, czy po prostu to jest on taka ściągawka, yy, lista z rzeczy, które musisz poruszyć, czy też dosłownie jeden do jednego? Jak, jak to u Ciebie wygląda? Bo tak i tak. Różnie, w od osoby, nie? Tak i tak, czasami są takie filmiki, że mam kilka, powiedzmy właśnie ściągawek, mam tam podpunktów, nie wiem, że muszę powiedzieć o tej rzeczy, o tej rzeczy i potem ewentualnie w samej obróbce audio błędy usuwam, wycinam i wychodzi tak oto ten film. To jest dla mnie przyjemny sposób i ogólnie właśnie chcę mocniej iść w tą stronę, że nie samo pisanie tekstów i czytanie po prostu ich, tylko właśnie napisanie sobie kilku rzeczy, o jakich muszę powiedzieć i po prostu na żywca jechać, ale z takimi pauzami, że na przykład o, skończę ten wątek, chwila odpoczynku na oddech, na wypicie sobie czegoś i lecę dalej. I właśnie taki schemat będę chciał w tym momencie zacząć właśnie wprowadzać. Mi się wydaje, że będzie to dla mnie dużo przyjemniejsze, a też jakość nie powinna być słabsza, bo mówię, to idzie wszystko fajnie obrobić, jeśli chodzi o audio. Więc tak będzie. Ale jeśli chodzi, jeśli chodzi o ogólnie takie filmiki, to dotychczas to najwięcej mimo wszystko miałem, tak, że miałem pełny tekst i po prostu go czytałem sobie. Mm -hmm. No to, to bardzo, się, bardzo mnie ciekawi, właśnie kwestia procesu robienia filmiku, bo to zazwyczaj wygląda całkowicie inaczej od każdej osoby, nie? Ty mówisz, że scenariusz ciężko ci przychodzi pisać. Ja w zasadzie mam tak, że jak mam scenariusz, nie wiem, 10-minutowy do napisania, to ja po prostu siadam. I piszę, aż nie skończę, nie? I wiesz, tam pójdę sobie coś zjeść, zrobić kawę czy cokolwiek, ale dosłownie w ten sam dzień kończę, nie ma problemu. Nagrywanie idzie mi średnio, często jest tak, że się mylę i nie mogę, ale na przykład montażu, z drugiej strony, to wiesz, u ciebie jest spoko, a ja nie da widzę montażu, a w końcu jak do niego siądę, to jakby. No, no wiesz, jak, czym mniej mam czasu, tym jakby przyjemniej mi się montuje, szybciej to robię i tak dalej, i tak dalej, ale. Zawsze sobie odkładam ten montaż na koniec. Potrafię napisać scenariusz i nagrać w poniedziałek, a zacznę montować w czwartek. Nie? Więc to jest ciekawe, że każda osoba ma zupełnie inaczej pod tym względem. No mówię, u mnie to też jest spoko, bo w Twoim przypadku jest to inaczej, bo na przykład jak tworzysz kolejny odcinek o, o jakimś temacie, a masz wiadomo tylko jeden tytuł do dyspozycji, to, to jednak często musisz mieć taki montaż, że to co mówisz musi się w jakimś stopniu pojawiać na samym filmiku w danym momencie jakieś zdjęcie albo jakieś rzeczy mowa i tak dalej. Ja na przykład gdy tworzę jakieś zestawienia, albo jakieś topki, to tego nie muszę. Jeżeli tworzę jakieś tam recenzje, to owszem, fajnie coś tam pododawać. Ale w przypadku właśnie zestawień, to to po prostu sobie tam ściągasz, pilotażowe odcinki z każdego anime i sobie montujesz na przemian, dodajesz jeszcze swoje jakieś tam rzeczy, u mnie to są właśnie jakieś... Jakieś filmiki, jakieś filmy w ramce, albo ewentualnie właśnie dodane jakieś szejki, nie szejki, tego jest mnóstwo. I Ja mam ten schemat już powiedzmy taki wyrobiony, ale u Ciebie jest nieco inaczej, bo to też jest pewnie związane z tym, że masz jakby inne tematy, i czasami te tematy są po prostu według mnie cięższe do zmontowania niż takie zestawienie najlepsze anime studia Madhouse. Wiesz o co chodzi, nie? Mm -hmm. No mhm, wiem o co chodzi. Raczej, znaczy, ja też mam, myślę, taki trochę problem z tym, bo chciałbym trochę wypracować w sumie lenistwo pod tym względem, bo ja za bardzo przykuwam aż do tego uwagę, nie? Czasami, jak ja piszę tekst, to ja już mam w głowie, jakich scen użyć, i czasami wychodzi na to, że godzina czasu to jest szukanie tej jednej, jedynej sceny, która ja mam w głowie, że ona była w anime i teraz. Przy 720 odcinkach znajdź te 3 sekundy, którą chcesz mieć na ekranie? I nieważne, ja muszę to znaleźć. i Ja to też muszę wyprasować, żeby właśnie taki być pod tym zmianem trochę bardziej leniwszy i olać to. No to też nie jest takie proste, jak już się przyzwyczaiłeś. Ale może kiedyś to zmienisz. Zobaczymy. Zobaczymy. E, takie pytanie może. E, chociaż niekoniecznie ono musi być oczywiste, czy masz jakieś takie ulubione anime jednoznacznie? Domyślam się, że tak, domyślam się jakie, ale czy to na pewno to? I jak tak, to za co je lubisz? No jest to One Piece, wiadomo. Wow, jakie zaskoczenie. Nie, nie, nie zaskoczyłeś to. One Piece dlatego, że jest tam niesamowity motyw przygody. Ja sam uwielbiam, jak autor mangi One Piece, czyli Eiichiro Oda, pisze ten, ten tytuł. On potrafi naprawdę stworzyć niesamowity klimat. Tam jest wszystko w OnePiece'ie, czy to komedia, czy to jakieś smutne momenty. Rozbudowany świat na niesamowitą skalę. Masz tam podwodną wyspę, podniebną wyspę, wyspę, która żyje na grzbiecie słonia. I, tak, I to wszystko ma, powiedzmy, ręce i nogi, jest fajnie wytłumaczone. To jest w tym wszystkim niesamowite, ale ten motyw przygody jest, mi się wydaje, że najbardziej dla mnie takim elementem klimatycznym, nie? Ja sam ogólnie zawsze interesowałem się tematyką Piratów, powiedzmy. No wiadomo, One Piece to jest takie wydanie fantazy, ale jednak jest właśnie o tych piratach. No i dlatego też też od samego początku mnie to przykuło do siebie i dzięki temu się też w tym zakochałem. No i doceniam w przypadku One Piece to, że Oda, jak już powiedziałem, mangaka, który stworzył to dzieło, jest to chyba jeden z niewielu mangaków, którzy prowadzą tak długie dzieło, bo One Piece to jest chyba. Obecnie najdłuższa manga, może nie najdłuższa, ale jedna z najdłuższych, mag, która wychodzi, bo są dłuższe oczywiście, tylko że to są przeważnie jakieś dzieła dla dzieci albo, albo inne jakieś tego typu. Ale jest to z tych bardziej znanych, powiedzmy, tasiemców chyba najdłuższy obecnie. I on jest spójny, i to jest niesamowite, że na przykład, jak na wojnie było wiele takich dziwnych rzeczy w Shippudenie, mówisz sobie o co tu chodzi w ogóle, a tutaj goście potrafię pamiętać. Scenę z 10 odcinka i ją dokładnie wyjaśnić w odcinku o numerze, nie wiem, 755. I to jest niesamowite, że ma taką głowę i, i dalej idzie w ten tytuł, nic nie zmienia, nie zmienia swoich przekonań. Ma po prostu wszystko zaplanowane i za to też uwielbia One Piece. Nie? Mhm, czyli One Piece ma wszystko to, czego naruto, nie ma, bo no, w mojej. Opinii, Na ten moment nie, nie nie? tylko w mojej. Na, Naruto ma bardzo dużo dziur i teraz w sumie tego pytania nie miałem zapisanego, ale jak tak opowiadasz, czy... Czy, czy One Piece, swoim zdaniem, ma jakieś takie bardzo wielkie minusy? Czy, czy odbierasz go tylko pozytywnie? Bo tak też może być, nie? W sensie, nie, nie mam nic do tego, bo jak weźmiesz moje naj, najbardziej ulubione tytuły, to na przykład Zankio, czy One Punch Man, ja nie potrafię na ten temat tych anime powiedzieć czegokolwiek negatywnego, więc może masz tak samo z One Piece'em. Są tam jakieś potężne minusy, albo chociaż minusy, które cię bolą? Czasami mam takie poczucie, że... Jest pewna powtarzalność w ostatnim czasie, jeśli chodzi o sam schemat walk. To jest taki minus, że czasami one są zbyt podobnie do tych poprzednich, czyli na przykład, że Luffy tam się z kimś klepie i musi chwilę mieć przerwy, pauzy i znowu odpoczywać dalej, walczy dosyć często. Było to ostatnio i to jest taki dosyć mankament duży, powiedzmy. Ale, ale jeśli chodzi o samo anime, to anime, mimo wszystko, nie jest dobrze wykonane, bo. Ja bardziej w tym momencie mi się wydaje, że chwalę mangę, bo manga wiadomo jest dla mnie świetna, ale anima ma dużo wad, bo jednak studio, to animation, no, dużo, dużo momentów spieprzyło, brzydko mówiąc. Jest przeciągane. Odcinek bodajże jest na podstawie jednego chaptera już od wielu, wielu lat i po prostu to się czasami aż dziwnie ogląda. widać, że to jest takie na siłę przedłużane. Nie wiem, patrzenie sobie w oczy jak w jakimś tam dragon balu, może nie tak mocno, bo jednak. Tutaj je na szczęście się zmieniło pod tym względem, bo, bo jednak dodałem jakieś sceny od siebie, jeżeli na przykład nie idą z mangi, więc to jest plusik. Ale no, pamiętam, że dużo takich momentów było, gdzie oglądałeś i mówisz, no nic tu się nie dzieje i to jest ta duża wada w przypadku Anime, że jest to tak przedłużane, e, więc to jest ten minus. No I tam jeszcze kilka by się znalazło. Ja osobiście uważam, że One Piece pod względem fabuły i tak dalej. Wcale nie jest najlepszym tasiemcem, ale jest chyba najlepszym długim tasiemcem, czyli na przykład taki Bleach. Nie wiem, Naruto pod względem fabuły oczywiście logiki, bo każdy ma jakieś tam swoje gusta. Niektórzy wolą na przykład klimaty, nie wiem, Ninja albo Shinigami, to wiadomo, że Bleach, czy właśnie przygody naszego blondaska. Ale jeśli chodzi o taką spójność, to wydaje mi się, że z tych długich to One Piece jest najlepszy. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę inne tasiemce, które mają tylko 100 odcinków czy coś w tym stylu, to najlepszym tasiemcem jest, ja to mogę śmiało powiedzieć, Hunter X Hunter 2011 i tutaj nie ma co gadać, nie? A więc nie mówię, że One Piece jest najlepszym dziełem na świecie, nie, nie, nie. Ma dużo wad, ale po prostu wiesz, mi trafiło do gusty, i dlatego i z jakiegoś tam z tych kilku powodów zakochałem się w tym w jakimś stopniu, nie? No tak, nie zawsze nawet trzeba wiedzieć, dlaczego jakiś tytuł się kocha, szerzą, więc, ale to co mówisz, że to przyciąganie, to ja pamiętam, że jak oglądałem już kilka lat temu Dragon Ball'a, chciałem sobie zrewatchować, żeby zobaczyć, czy to tak, tak dobre było, czy tylko nostalgia ciągnęła, bo RTL-7 i te sprawy, to o Jezu, walka z Freezą ja prawie tam. Poległem na tym Dragon Ball, bo nie oglądałem chyba, nazywało się Dragon Ball Kai yy, jakaś tam fanowska wersja, że, że tam poucinali yy, niepotrzebne takie pauzy, czy, czy, czy patrzenie sobie w oczy, czy za 5 sekund wybuchnie planeta i mina, mija 30 odcinków, a to dopiero za 2 sekundy wybucha planeta. To to było bardzo męczące, więc. No, tak, ale no. Raczej jakby kiedyś, kiedyś w One Piece tego nie było na początku, bo One Piece na początku nie był jakoś tam przedłużany, ale właściwie od. 2012, nie 12-13, już nie pamiętam, może nawet wcześniej jeszcze. Ale po Tański no tyle wiem. Już od tego momentu co przeciąganie zaczynało już być dosyć mocno odczuwalne, bo wiadomo, anime do, doskoczyło do mangi, było coraz bliżej, więc trzeba było to jakoś tam. Jakby trzeba było utrzymać ten odstęp. W przypadku takiego Shippuden'a na to oni poszli w, w odcinki filarowe, a One Piece poszedł bardziej w odcinki przedłużane. No i pytanie, co jest lepsze, bo ja osobiście uważam, że lepiej właśnie tworzyć takie odcinki niekanoniczne, powiedzmy takie, no dosyć często słabe, ale potem, gdy się tworzy odcinki oparte na mandze, to po prostu lecą i nie są przedłużane i mają dużo akcji. Ja bym wolał, żeby tak one piece był tworzony, może nie w takiej ilości, jak, jak w Shippudenie, bo tam tego było za dużo już później, ale żeby co jakiś czas, chociaż właśnie tam, nie wiem, 10, 15, 20 odcinków tych filerowych się pojawiło i potem już ta akcja w dalszych odcinkach byłaby dynamiczniejsza. Mhm, no akurat Naruto no, do walki, znaczy do, w sumie do wojny nie miało jakoś za bardzo takich przedłużanych walk były takie, których, których naprawdę mało się działo, w sensie jakbyś miał wyciąć samą walkę, to na przykład trzy odcinki, czyli godzinę czasu, a walki było tak naprawdę 10 minut, ale, ale to nie było takie właśnie patrzenie sobie w oczy, tylko cały czas to leciało, ale nie wiem, backstory, jakieś, bo Naruto uwielbia backstory i flashbacki, ale do wojny w sumie nie odczułem takiego tak jak One Piece. przedłużania, nie? No, no, także, także tutaj, tutaj tego nie było. Mm. Tak jakbyś. Tak jak mówisz, no, jeszcze jedna kwestia, że tam Naruto uwielbia flashbacki i tak dalej, to w One Piece jest z tego, uwierz jeszcze więcej, nie? Dla wielu osób to jest plus czy minus, ale jest tego dużo, niestety. czy znaczy, niestety, niestety, no, zależy dla kogo. My rewatchujemy Naruto e, i tam potrafią być, wiesz, w trzecim odcinku flashback, znaczy może w trzecim przesadziłem, ale już w pierwszym arku, który ma tylko 19 odcinków, e, potrafi być kilka razy flashback, nie? Więc e, to, to, to jest problematyczne i jakby wyciąć te wszystkie flashbacki, kiedy one nie były aż tak bardzo potrzebne, jeżeli oglądasz na, na bieżąco, no to Naruto to, miał 200 odcinków mniej, nie? Ja pamiętam, że w jakiejś tam dosyć często było powtarzane z tym Itachi, nie, że on tam wybił cały klan, coś o Boże. To, to tym żygałem, ja pamiętam. Do, dosłownie tam mogło się pojawić siedem razy ta sama scena, jak nie więcej. Nie? Ja też ja żygałem, też póki jakby cała historia Itachiego się nie wyjaśniła, że tak powiem. To, to, to było tak monotonnie cały czas rzucane że no do no pożygu, dosłownie do pożygu. Ok, mam kolejne pytanie. Czy coś byś chciał zmienić na YouTubie? Ale tak mówię tutaj o wiesz, funkcji, może całym. Sw no, znaczy swój content to ja raczej byś nie chciał, to już pokazałeś, że robisz to e, tak po prostu z pasji, mm, czy nie wiem, że, żebyś nie musiał czegoś robić, albo coś musiał robić, e, czy chciałbyś wrócić do starych czasów, gdzie. Kiedyś było lepiej pod niektórymi względami, bo tak zanim odpowiesz, to ja Ci powiem, że na przykład dla mnie to jest coś takiego, że za każdym razem praktycznie muszę informować, że to jest moje zdanie, albo że to jest żart i dosłownie w każdym odcinku trzeba to mówić, jakby to nie było za bardzo oczywiste. Już jakby, nie wiem, ludzie jakby dystansu nie mają czasami i, i wręcz trzeba mówić, że to żart, bo ktoś nie zrozumie, że to żart i dla mnie to jest wkurzające. Ja bym nie chciał tego mówić. Z co ogólnie no, tak się zastanawiam w tym momencie, to jakby ja takich tam sytuacji jak ty dużo nie miałem, może kilka się zdarzyło, ale ja też mówię, nie tworzę aż takich filmów w takim stylu jak ty, że tam potrafisz po prostu sobie powiedzmy jakoś tam zażartować albo coś w tym stylu. Ja jednak zawsze te filmiki tworzę, może nie tak mega poważnie, ale no nie wiem, no mimo wszystko ten tekst mam napisany i, i lecę z tym, powiedzmy, tak jak jest, bez jakichś tam dodatków. I dlatego też może nie mam takich komentarzy, właśnie nie mam takiej dyskusji, że o, co ty powiedziałeś i tak dalej, więc tutaj nie. Jeśli chodzi o inne rzeczy na YouTubie, to kurde, ciężko powiedzieć. Ja uważam, że ostatnio też, wiadomo, nie jest źle pod względem, nie wiem, praw. Bo kiedyś mi się wydaje, że za filmy z Anime to nie potrafili wykasować często jakiś odcinek, ale teraz jakoś mi się wydaje, że tego jest mniej. E, chociaż może to jest mylne wrażenie. Ciężko powiedzieć, tak mi się wydaje, że na szybko ci nie powiem, co bym chciał jakoś zmienić w YouTube, no, Jeśli chodzi tak ogólnie, to to wtedy pewnie fajnie byłoby, gdyby rzeczywiście... YouTube jakoś blokował te pato kanały, ale i tak dalej, ale pod względem takim moim, to nie wiem, jakoś nie widzę takich rzeczy, które musiałby szybko zmienić. Musiałbym się zastanowić mocniej. Mhm. Ale ja szczerze mówiąc, nawet nie mówię o sobie, jakby chodzi o to, że to moje zdanie, czy to żart, w sensie ja to robię, a nie, nie mówię, że to żart, ale jeżeli chodzi o często, podkreślam, że to jest moje zdanie, subiektywna opinia i tak dalej, bardziej mnie to boli z perspektywy widza, jak często oglądałem sobie PewDiePie'a. Nie byłem jakoś tak bardzo zagorzałym fanem, po prostu lubiłem swojego filmiki obejrzeć, obejrzeć. To on za każdym praktycznie razem mówi, że to jest żart, i ja nie mam pretensji do niego, nie, że on to mówi, tylko do tego, że on musi to mówić, bo zaraz powstanie 10 artykułów o tym, jakim on jest złym człowiekiem, chociaż i tak powstają oczywiście, pomimo tego, że wiesz, doskonale wiesz jako widz, że on powiedział to w żarcie, a i tak musi powiedzieć, że to żart, żeby nie dostać, nie wiem, pozwu czy coś. No tam. Wiadomo, trochę trochę inne ży życie jest na angielskim YouTubie, ale e, mnie to boli, jeżeli chodzi o bycie widzem, że takie oczywistości wręcz trzeba powtarzać za każdym razem. No, nie dziwię się Tobie. Dobra. To teraz mam kolejne pytanie, trochę bardziej znowu prywatne. Jaki masz stosunek do szefa? Czy uważasz, że jest potrzebny? Gdyby nie było go, to byś nic nie robił? A może wręcz przeciwnie, nie cierpisz, jak ktoś nad tobą stoi i, i wiesz, musisz to robić, no ale musisz to też zdzierżyć, że, że jest tam jakiś szef. Mhm. E, to czekaj, tak muszę sobie zastanowić, ile miałem szefów. Jeden, dwa, trzy cztery, pięć. powiedzmy z pięciu chyba bodajże. No i... dlaczego. po może... moim wypowiedzeniu wszyscy nie żyją. Przepraszam. <laughs> chyba nie, chyba wszyscy żyją. I ten, jeden to jest yy, mój znajomy i w jego przypadku, jak u niego pracowałem, to nie czułem czegoś takiego jak, jak szef pracowni. W sensie on mi powiedział, że mam to zrobić i tamto, ale nie było czegoś takiego, że przychodzi co 5 minut, mówi, ty co ty robisz, co tak wolno, bo co tak spieprzyłeś, tylko ewentualnie przyjdzie, powie, że o, tutaj błąd i tak dalej, więc to było zupełnie inaczej, mówię, to nie był taki typowy szef, więc jeżeli byliby tylko i wyłącznie tacy szefowie, to byłoby mega fajnie, nie? Ale nie zawsze tak jest, niestety, ale miałem takich dwóch właśnie, którzy po prostu co chwilę potrafili cię brzydko mówiąc zjebać, o byle gówno, potrafili przyjść, no wiesz, po prostu tak zaczepnąć ciebie i, i cię powkurzać i to i tego ja nienawidzę i to zależy mi się wydaje że od szefa ja osobiście uważam że mimo wszystko no jednak musi być jeżeli wiesz bo jeżeli szefa by nie było a chciałbyś robić pewnej tematyce w pewnym zawodzie to musisz ten zawód umieć na, na tip topa jednak szef przeważnie no jednak jest oznany w tym mocno i po prostu jest w stanie ci to jakoś tam powiedzieć co ma zrobić tak więc mi się wydaje, że musi być, tylko fajnie byłoby, gdyby, gdyby to się troszeczkę zmieniło pod względem właśnie nastawienia do pracowników, że czasami naprawdę jest to wyzysk mocno. Ja jeszcze tak mocno nie miałem, ja powiedzmy miałem łagodnie, a teraz mam mega fajnie, bo ten mój obecny to, to jest taki gościu, gdzie no mówię, robię swoje i, i właściwie on robi swoje i tak cały dzień mija bez jakiegoś tam gadania. Więc tutaj zupełnie inaczej się czuję. Ale ja mówię, tak też nie miałem takich typowych właśnie szefów mocno, gdzie potrafią cały czas narzekać. Ja powiedzmy miałem kilku takich, ale jednak to jeszcze dało się wytrzymać. Ale wiem o tym, że są takie mendy, że potrafią e, pracownika nawet z płaczem wysłać do domu, i, i mam nadzieję, że to się zmieni. I takich no, szefów to, to rzeczywiście nie, nie chciałbym, ale takich normalnych, którzy potrafią jakby e, zrozumieć in, innego człowieka, to tak najbardziej. Mhm. Czyli takiego byś chciał być szefa mentora, który będzie gdzieś tam od tobą stał, więc też trochę cię motywował. Ja ci powiem, że jak pracowałem na w sumie dwóch etatach, bo byłem w dwóch powiedzmy, robotach, to i w jednej, i w drugiej nie przepadałem że szefem. No, i ja jestem typem człowieka, który jakby. To, to jest taka, może zła cecha, może dobra, ale ja nie, nie mam czegoś takiego, że jeżeli ktoś jest starszy czy coś, to nagle on jest, wiesz, że starszych trzeba szanować. Oczywiście, że tak, ale to nie znaczy, że jeżeli ktoś jest starszy, to od razu na pewno wszystko wie lepiej i tak dalej, i tak dalej. Bo to nie powiedziane. Po prostu przeżył więcej dni na tym świecie. I, i jak ktoś. Jeden czy drugi szef mi coś powiedział, to ja normalnie mu, no może nie odpiskiwałem, tylko mówiłem, że się nie zgadzam czy coś, albo y, mówisz kłopotę czasami i tak było. I najczęściej, naj, najfajniej, jak y, dasz mu takiego obstryczka a później wychodzi jeszcze na twoje, to jest na, najlepsze, co może się zdarzyć. E, ale też jak pracowałem i może szefem nie byłem, ale byłem brygadzistą i miałem pod sobą ludzi, to y, miałem takie rozkminy, że ja też jestem złym, bo ja byłem właśnie takim. Y, z brygadzistą luzakiem, róbcie co chcecie. I to też było moim zdaniem złe i miałem takiej rozminy wtedy, ale akurat zrezygnowałem, więc nie miałem tych, później już tego problemu, że, że takie luzastwo też nie jest fajne, bo jak mówię, a róbcie co chcecie, to jakby oni też nie, wie, nie wiedzieli trochę, co robić, nie? Więc takie, powinienem ich nakierować, ale nie za ostro, nie za lekko i nie nadaje się na taką osobę. Nie lubię rozkazywać ludziom za bardzo, więc dawałem im za dużo chyba wolnej ręki. Oni robili wszystko po swojemu, wszystko jak najbardziej dobrze, lubiłem ich, ale uważałem się za słabego jakby przywódcy, jeżeli o to chodzi. Taki mentor, myślę, że spoko, ale ja nie spotkałem i wszystkich szefów, których miałem, to nie przepadałem za nimi to jest też jeden z głównych powodów, dlatego przeszedłem na YouTube, pomimo tego, że zarobki były Nieporównywalnie gorszy na tym YouTubie, nie? Tym bardziej, że ja jestem człowiekiem, który, któremu za, tak nie zależy za bardzo na hajsie. Bo wiesz, byłem na robocie i tak jak mówiłem, prowadziłem też kanał na YouTubie, więc w takim piku, powiedzmy, potrafiłem i szóstkę zarobić miesięcznie, ale co dla mnie jest szóstką, jak ja się męczę, nie? To wolę iść nawet za mniejsze pieniądze gdzieś, gdzie nikt mi nie stoi nad głową. No ale co to osoba, to, to inne e, poglądy, prawda. Dokładnie, dokładnie. No mówię, ja z pięciu takich dwóch i dwóch najnowszych to jest ciekawe, że jak odchodziłem, to odchodziłem właśnie od szefa tego znajomego, który był mega spoko, takim powiedzmy, jak powiedziałeś mentorem. No mówię, żadnych kłótni nigdy, chyba nie, nigdy nie miałem, wszystko było mega spoko. No i obecnie, nie? więc też jest tak samo, więc udało się pod rząd i to jeszcze tutaj w Niemczech, co też jest rzadko spotykane, bo, bo jednak czasami można się wklepać, wdepnąć w niezłe gówno, nie? Dobra. To gdzie jesteś bardziej sobą? Na YouTubie? Może wśród rodziny? Nie wiem, partnerki, partnera? Czy może sam ze sobą? Jak to jest u ciebie? Wiesz co, to powiedzmy, że na YouTubie jestem w jakimś stopniu inny, bo ja sam dosyć powiem szczerze, że na co dzień, no jestem innym kolesiem, no na przykład na filmach nie przeklinam zbytnio, a w życiu potrafię dosyć często, niestety takie, takie są złe moje nawyki. No i mam też inną zupełnie gadkę. Na YouTube staram się być taki powiedzmy bardziej oficjalny, ewentualnie mocniej przypominam siebie na, jakich, na takich, nie wiem, live'ach. Na takich luźnych dyskusjach. Wtedy rzeczywiście już wchodzi ten luz, i wtedy już powolutku jestem, powiedzmy, bardziej już tak mocno do siebie podobny. Jakby cały czas jestem, tylko rzeczywiście na YouTube jestem taki, powiedzmy, oficjalny, bardziej oficjalny w swoich, swoich tam wypowiedziach. W życiu zupełnie inaczej to wygląda. W przypadku rodziny, to no wiadomo, no, jestem otwarty, jestem, powiedzmy, sobą. Ale też, no, mimo wszystko, mi się wydaje, że pełnej takiej pełnej osobowości aż tak mocno nie pokazuje. Mi się wydaje, że najbardziej to pokazuje wśród tam, tam powiedzmy, dwóch, trzech osób, takich moich najbliższych przyjaciół. Wtedy to wiadomo, my tam możemy powiedzieć sobie o, o wszystkim i, i wtedy czuję tak się, no wie, że wszystko mogę nie, powiedzieć, bo oni mnie znają dobrze i tak dalej. Ale w przypadku rodziny to jest podobnie, tylko. No pewnych rzeczy człowiek nie powie przy rodzinie. Tak samo pewnych rzeczy nie powie przy przyjacielach, więc to są jakby podobne kwestie, jeśli chodzi o rodzinę i takich moich przyjaciół najbliższych, ale są pewne zmiany tu i tu, nie. No, no, wiadomo, zawsze się trochę inaczej zachowujemy w różnych grupach, ale teraz trochę wrócę do poprzedniego gdzieś tam pytania, bo mówisz, że... A czy może najpierw mnie odpowiesz, to nie będę musiał wracać. Ym... Mówisz, że trochę bardziej oficjalnie się na tym YouTube'ie zachowujesz i teraz to jest kwestia wyboru, tak się po prostu stało, czy to jest właśnie problem, nie wiem, YouTube'a, że nie możesz się tak zachowywać? bo moim zdaniem że teraz, jeżeli przekinasz to drugie słowo, to jest problem, ale e, czy na przykład to, to, to cię powstrzymuje przed byciem, powiedzmy, takim jak prywatnie dla znajomych, e, czy na YouTubie, czy po prostu tak się stało, o, może w ten sposób. Tak się stało, wiesz? Jakby nie zastanawiałem się nad tym, tak się po prostu stało. Znaczy, jakby miałem to za sobą, że na YouTubie tak zbytnio przeklinać nie można, więc to nie przeklinałem. No i, no i powiedzmy w jakim stopniu może YouTube narzucił ten styl, ale przez to, że większość osób tworzy w takim stylu właśnie materiały jak jak, jakie są, czyli tak poważnej, oficjalnej, to ja też w tą stronę poszedłem i to nie tak, że o Jezu, ja się zmuszam w tym momencie, nie, nie, bo to nie chodzi o to, tylko po prostu bardziej poszedłem w trendy, które na YouTubie są obecne, czyli po prostu ludzie takie filmiki wolą oglądać, więc poszedłem w to i się dobrze przy tym bawię i to w sumie tak też śmieszne dla mnie, że na przykład w życiu codziennym potrafię tam mówię inaczej mówić, a tutaj tak oficjalnie, wiesz, tak Jakbym był jakimś nauczycielem czy coś w tym stylu, więc to jest śmieszne dla mnie i, i, i przyjemne. A ja, ja ci powiem, że rozumiem to w pełni, bo mam. Tak samo, może powiedzieć, nawet niepodobnie, tylko tak samo. Tylko już z moich coś śmieszniejsze, trochę takim działaniem, dlaczego ja przeklinałem w sumie na początku, wiesz co było? Wodek, bo wiedziałem, że on mi ogląda, on wtedy miał nie wiem, z 12 lat, może nawet mniej. I mówię, no nie, no kuzyn tutaj mi ogląda, ja będę przeklinał. I tak też. Trochę bardziej poważnie szedłem w te strony, że nie przeklinałem po prostu na YouTube, ale z drugiej strony też nie lubię oglądać odcinków, gdzie ktoś rzuca, no kurwa, co drugie słowo, nie? Ale już na, na, na live'ach nie mam tego problemu, mogę Ci przeklinać ile wlezie, czyli tak jak zwykle rozmawiam. Ale jak, nie wiem, podcast nagrywamy, czy, czy właśnie to jest odcinek na YouTube, to jakoś tak mam wrażenie, że to jest takie stałe i no lepiej jakby nie przeklinać. Nie wiem czemu, ale też tak sobie wyrobiłem to po prostu. Mhm. na no, podcastach jeszcze zdarzy mi się czasami, powiedzmy, przekląć już w sumie było, nawet e, ale też oczywiście na podcastach jestem, powiedzmy, taki bardziej też poważniejszy, oficjalny, taki bardziej dostosowany do tego stylu tubowego nie? E, tak. No, na live'ach jakoś nie wiem czemu, taki luz mi się włączał niesamowity. Nie wiem, sobie mam w tle jakiegoś. Nie wiem, sobie jeżdżę, ścigam, albo w FIFA sobie pykam i widzę czat, i wiesz, po prostu sobie gadam i, i, i tak jakoś wychodzi tak spontanicznie, i, i wchodzę już w taki, no taki luźny tryb totalny, nie? I na live'ach już już mocno czuję się tak w jakimś stopniu podobne do takiego codziennego życia pod względem zachowania i tak dalej. Mhm. To, to jaki masz stosunek do widzów? Kim dla ciebie są? Czy to jakieś takie mistyczne osoby, czy cyferki, czy, czy nie wiem, wsparcie? Jak, jak na to się rozpatrujesz? Widzowie to są osoby, które jakby tworzą ze mną wspólnie ten kanał, bo jakbyż, jakby nie patrzeć, to gdyby nie było tych widzów, to bym mówił tylko i wyłącznie do ściany. No i po to właśnie stworzyłem kanał. Moim głównym celem na YouTubie było to, żeby zbudować fajną, fajną pewną społeczność, Dużą, mniejszą, powiedzmy, że jakaś tam liczba początkowo byłoby, było to 1000 widzów e, zbudować taką społeczność, która po prostu będzie z sobą żyła, będzie dyskutowała bo właśnie to był mój cel: że jak stworzę jakąś opinię e, na YouTube, to po prostu chcę posłuchać zdania innych osób. A to, że mnie, a to dosyć mocno mnie wkurzało, na przykład to, że na Facebooku, e, gdy na przykład chciałeś przedstawić swoją opinię, to trzeba było czekać na akceptowanie postów, i czasami przychodziły, czasami nie przychodziły. I powiedziałam sobie, że nie, stworzę swój kanał i stworzę taką fajną społeczność, która będzie mogła sobie dyskutować, i udało mi się. No wie, ja na widzów patrzę jako takie, powiedzmy, ziomki internetowe, może nie tak wiesz mocno, ale to nie jest tak, że o na przykład, jak dużo osób się odnosi na lewach, hmm, widzowie. Tutaj za chwilę coś tam pokażę Wam. Nie, tak jakoś nie, nie wiem czemu nie lubię tego, tego słowa widzowie. No, wiadomo, to niby to jest normalne, ale jednak ja bardziej mówię patrzcie, patrzcie ziomki, co tutaj, co tutaj się dzieje. I tak jakoś mi się lepiej, tak wiesz, w sensie nie są takie ziomki jak życie, ale takie powiedzmy do dyskusji w takim właśnie internecie to jak najbardziej na to w ten sposób patrzę. Nie? Mm -hmm. I ja powiem, że też miałem bardzo podobnie, bo też chciałem kiedyś swoją społeczność, jakąś taką. I powiem Ci tak, że to, co powiedziałeś, to też musiał, mógłbym się pod tym bardzo podpisać, jeżeli chodzi o większość. Oprócz tego, że widzowie, bo lubię mówić widzowie, tak, przyjęło mi się. Tylko, że mam wrażenie, że wszyscy pod. Jakby słowem widzowie, czy, czy mówisz, ziomki, widzą osoby, które się udzielają, ale nikt nie mówi o tych, którzy się nie udzielają. A jak traktujesz tych, którzy po prostu oglądają cię, ale nie zostawiają komentarza? Nie znasz ich pod żadnym względem. No i powiem Ci tak szczerze, że to jest ciekawa kwestia ogólnie, bo, bo jest wiadomo dużo takich osób, że na przykład widzisz, że film ma tysiąc, dwa tysiące, wyświetleń, a widzisz tam 50-60 komentarzy. Jakby ja doceniam to, że ktoś w ogóle chce oglądać te filmy i słuchać mojej opinii, bo jakby nie patrzeć też, jestem po to, żeby innym osobom pomóc, na przykład w znalezieniu jakiegoś anime z danej tematyki albo przedstawieniu opinii, nie wiem, recenzji danego dzieła. Jeżeli w taki sposób pomogę oni, zostawią na przykład lajka albo coś w tym stylu albo po prostu obejrzą, to może, jak wiesz, w jakim stopniu im pomogę, może nie, no, w zależności, więc. Wiadomo, ja ogólnie powiem Ci tak szczerze, że taki lepszy stosunek, jakby takie patrzenie w stosunku tych widzów mam bardziej do tych, którzy się udzielają, nie? Bo, bo to jest dla mnie najważniejsze, czyli właśnie ta dyskusja. Jeżeli widzę, że na przykład ten użytkownik, ten, ten gościu, ten gościu jest aktywny, to pewnie bardziej ich zapamiętam i, i, i pewnie częściej będę z nimi dyskutował, czy to na jakimś tam Discordzie, czy gdzieś indziej. Ale ogólnie... Mm, Doceniam każdego, każdą osobę, która ogląda mój kanał, bo, bo jakby nie patrzyć, to oni też pomagają od samego początku rozwijać go. No i też w jakimś stopniu to chodziło, nie? Żeby, żeby mieć taką społeczność, która jest jakby podzielona, że na przykład niektórzy sobie lubią podyskutować, niektórzy po prostu sobie oglądają, bo szukają jakiegoś anime, a niektórzy jeszcze nie wiem, oglądają, żeby hejtować albo specjalnie dać łapkę w dół, bo pewnie są takie osoby. Jest to podzielone i spokojnie, to nie robi jakiegoś większego problemu, ale jakoś specjalnie też nie chcę, wiesz, robić takich rzeczy, że o, tu osoba A, osoba B, C, mają lepsze traktowanie niż te inne, bo, bo pewnie to przychodzi samo z siebie i wiadomo, czasami na live'ach człowiek często widzi jakiegoś, jakieś komentarze od danego użytkownika, ale jakoś tak na co dzień nie staram się na to patrzeć w ten sposób. No jasne, że tak. Ja też się na to dzień tak nie patrzę, aczkolwiek ja tak dzielę, bo uważam, że to jest bardzo naturalne i nawet ostatnio mm, kanał, nie wiem, ale się dowiem, zrobił jakiś tam posta, co tam cię wkurza w youtuberach, ja napisałem, że takie słodzenie yy, y, widzom mi się nie podoba ogólnie, nie? Że mówią, oj, kochanie, widzowie moi najświe... o Boże. Dla mnie to jest dziwne, bo tym bardziej jak widzisz na kanale, który jest taki najczęściej skierowany do dzieci i wiesz, że to jest dla pieniędzy robione. Yy, bo po prostu jesteś dorosły i masz taką świadomość, że tak się zarabia na YouTubie. No okej, okay, ale. Słodzenie mi bardzo przeszkadza, bo uważam, że to jest bardzo naturalne. Ja e, część osób oczywiście traktuję jako dobrych ziomków e, i, i tak jak mówisz, na live jakiejś spotykam czy coś, no to mówię, hej, siema, co tam, fajnie. E, drugą część mam taką, którzy są jacyś widza, widzowie, ale e, jeżeli oni się niczym nie wyróżnią, to dla mnie są tylko cyferką i traktuję ich zupełnie tak, jakbym traktował ich na ulicy, czyli... Znowu to powiem, znowu się pogrążę mam ich w tupie, bo y, nie znam Cię człowieku, jakby ja nie jestem mm, tak empatyczną osobą i y, jak przychodzę koło nieznajomymi osoby, to jest dla mnie nieznajomą osobą nie obchodzi mnie, co się z nią stanie za 5-10 minut, nie? więc y, takie podziały, nawet jeżeli o nich nie myślisz cały czas, tylko jak ktoś Cię pyta, to ja uważam, że one są są naturalne, że nie kochasz każdego widza, który istnieje. Może w jakimś stopniu źle to powiedziałem, może się zagobiłem, bo wiesz, ja już tutaj kurde, ta godzina mu Znaczy, ja, nie, powi ja nie, pow nie, nie powiedziałem, że ty powiedziałeś, że, że kochasz wszystkich widzów, nie? Ale, ale tak się zdarza właśnie i to jest, tam jest słabe bardzo. I źle to ująłem, bo jakby nie patrzeć, to wiadomo, że osoby, które się mocno angażują, na przykład jest u mnie kilku takich gości, na przykład. Oskar tam albo inne osoby, no mówię, nie będę wymieniał po nikach to wiem o tym, że te osoby jakby cały czas są aktywne, to wiadomo, że człowiek ich powiedzmy bardziej zauważa i też docenia, bo wow, kurde, jakby cały czas tu jesteś i oglądasz od X miesięcy te filmy. Potem są osoby, które są po prostu mniej aktywne, czasami coś napiszą, nie wiem, dadzą lajka i obejrzę film i tyle, ale też niesamowicie doceniam i te osoby, które Obejrzą, na przykład z, z, nie wiem, z polecenia jakiegoś, YouTube wyświetli ten filmik, po prostu obejrzą i sobie pójdą. Też w jakim stopniu człowiek ich docenia, bo podbijają statystyki, wiadomo, ale no, też nie ma sensu właśnie patrzeć na to, że... Od, bo tutaj się zgodzę z tym, że, że takie osoby są niesamowitymi widzami, bo mówię, moim celem było zbudować aktywną społeczność i jest pewna aktywna społeczność, jest powiedzmy, część mniej aktywna, ale udzielająca się, i ta część, właśnie, która sobie kliknie i obejrzy i wyjdzie bez jakiegokolwiek zostawienia komentarza czy tam oceny filmu, więc. Ten podział mówię, no rzeczywiście nie jest zły. I gdy tak to przedstawiłeś, to masz tym rację. Może ja nie będę udzielał takich odpowiedzi, że. <noise> jak Ty? Ja, no ja wiem, ja wiem. Znaczy, ja po prostu jestem szczerym człowiekiem. Ja nie, nie bawię się, nie wiem, w kontrowersje. Ja po prostu jestem szczery. A niektórzy to uwoznają, uważają, że, nie wiem, jakoś bardzo kontrowersyjny jestem. No ale to też nie jest tak, że, wiesz, jest jakiś widz, który przychodzi, ogląda, nie zostawia komentarza, ja go w ogóle nie kojarzę. To on nie jest potrzebny. Oczywiście, że jest, no ale tak samo jak. Mijam na drodze jakiegoś człowieka, nie? On mnie nie obchodzi, ale być może on jest człowiekiem, który, nie wiem, dostarcza jedzenie do sklepu, z którego ja kupuję, nie? Więc na takiej zasadzie mało mi obchodzi, co się z nim stanie, no, ale potrzebny, no pewnie gdzieś tam jest, nie? Więc na takiej zasadzie też struktuję widocznie. Mhm. Okej, okay, to mam teraz jedno bardzo ważne pytanie, i to. Może znasz na niej odpowiedź, bo ja nie wiem, ale wytłumacz mi, jeżeli jesteś w stanie. Jak to jest z tym spóźnianiem się? Ja nie mówię tylko do ciebie, ale bardzo jest tak, że jak z młodszymi po prostu osobami ode mnie umawiam się na konkretną godzinę, datę, czy czego, cokolwiek, to prawie, znaczy no, nie powiem, że prawie nigdy, bo zdarzały się osoby, które się zawsze stawiały, zdarzały się osoby, które prawie nigdy się nie stawiały na tą godzinę. Jak to jest z tym spóźnianiem się, być może u Ciebie, bo ja na przykład nienawidzę spóźnialstwa, nie? I ja się wkurwiam niesamowicie, I na przykład jak ja sam się w, <laughs> w spóźnię, albo ktoś się spóźni, ja wolę na przykład być godzinę przed czasem, niż być minutę po czasie. I wiem, że tak bywa... Mm, to nie jest żaden hejt czy coś do ciebie, tylko może znasz na to jakąś odpowiedź u siebie, jak to wygląda, bo na przykład moja matka jest strasznie spóźnialska, a jej mąż z drugiej strony jest na takim samym poziomie mentalnym o, o spóźnialstwie, mówię, jak ja, czyli on też woli być godzinę, dwie szybciej niż minutę i też się niesamowicie kurwie, jak musi na nią czekać. I ciekawi mnie, czy, czy znasz na to jakąś swoją odpowiedź? Masz, masz coś na to? Hmm, powiem ci tak. Zależy, jak na to spojrzymy, bo jeżeli spojrzymy pod takim celem prywatnym, że masz jakąś godzinę spotkania i się spóźniasz, to też mnie to wkurza, jak mnie patrzeć, bo jednak, to no nie wiem, umawiasz się z, z jakąś tam osobą na jakieś spotkanie, ma być godzina 18, a on jest 19, to, to jest to wkurzające i w takich przypadkach na przykład. Ja też jestem powiedzmy na czas, zdarzą się sytuacje, gdzie na przykład, nie wiem, problem z dojazdem albo coś w tym stylu, to wiadomo, każdemu się zdarzy, nawet pewnie tobie, że, że się spóźnisz, nie, w jakimś stopniu. Ale jednak, no, mówię, w życiu to wygląda mnie w ten sposób, ale jeśli chodzi o YouTube'a, bo ja też się przyznam tutaj, e, od momentu, kiedy wróciłem do Animedi, e, no, odwaliłem pewną kaszanę i ja to mogę powiedzieć śmiało, bo, bo, bo takie są fakty. E, miałem mieć film na daną datę i cały czas było to przesuwane e, i to było rzeczywiście, no, jakby nie powiedzieć, chujowe z mojej strony, i tutaj nie ma co gadać. Ale mi się wydaje, że to wszystko jest uzależnione od czasu. Na przykład, gdy ja dołączyłem do Animedii, to ja byłem pewny, że o Jezus, tutaj filmów będzie 10, tutaj ileś filmów, tutaj filmów ileś, po prostu wszystko było na miejscu. Potem przyszedł nowy rok 2022 i mówię sobie, kurde, tutaj mieszkanie, tutaj jakieś inne rzeczy, tutaj umowy podpisywać. Też potem przyszła praca po ich z godzin i mówię, i znowu wszystko się zrębało. I tak naprawdę to też jest. Mi, mi się wydaje, że po prostu trzeba rozsądnie planować, a nie czasami wybiegać naprzód za mocno. Mi się wydaje, że w moim przypadku tak było, że w tamtym czasie za mocno popłynąłem, zbyłem zbyt pewny siebie i przez to właśnie pisałem, jak pisałem, że będzie ileś tam filmów na Animedii z mojej strony, to jest powiedzmy informacja z naszego czatu, o którym tam jakby nie macie do którego dostępu, wiadomo. No, i tam pisałem, że te filmy będą, pamiętam. I to był ten minus, że nie dotrzymałem tego, a właśnie to jest wina tego, że po prostu zbyt mocno sobie to, to dałem, nie? Zbyt, mocno, zbyt mocny plan sobie dałem, i to był ten mój minus, bo potem czas mnie zweryfikował, i kompletnie wszystko się zmieniło. I po prostu ważne w przypadku YouTube, jeśli chodzi o to spóźnianie, czy to z terminami i tak dalej. To po prostu ważne w tym wszystkim jest to, żeby, żeby po prostu przeanalizować swoją sytuację. Powiedzieć sobie, że o, tego dnia, tego dnia, tego dnia jest, jest za pierdol w pracy przykładowo, ale tutaj masz dwa dni wolne, że o tutaj mogę się e, nie wiem, z kimś na jakiś podcast umówić albo komuś jakieś audio dostarczyć. No po prostu trzeba się nauczyć planować. Ja już myślałem, że w jakimś stopniu się nauczyłem, ale jednak jeszcze nie. Dalej jestem młody, jakby nie patrzeć na 21 lat to nie jest dużo. Więc muszę, muszę w końcu to jakoś zmienić. Mm -hmm. Znaczy, tak jak pisałem te pytania, to nie chodziło mi o te personalne, jakiś to atak, bo nawet zapomniałem o tym, że z tymi filmikami, szczerze mówiąc. Nie, no, no. no. E, po prostu mnie ciekawi, bo, bo, bo no wiesz, dla mnie to jest bardzo obce, bo w, znam osoby, które się spóźniają, jest chyba więcej niż mniej. Na przykład mam brata, który nigdy, prawie nigdy, prawie nigdy nie jest na czas, i pomyślałem. Hej, ale dlaczego ty nie powiesz, na przykład, że jak masz, powiesz, hej, będę na 12, powiedz, że wejdziesz na 18, i po prostu przyjedź o, nie wiem, 18. Chyba, że jak powie o 18, to przyjedź o 20. Nie wiem, jak to działa. Chcia Chciałem się po prostu dowiedzieć, jak to wygląda z, z drugiej strony medalu, bo dla mnie to jest czarna magia, nie? E, pod tym względem. I, I zastanawiałem, czy może to jest jakiś tier, że dla tej osoby możesz się spóźnić, dla tej osoby nie możesz się spóźnić. Jak to wygląda? No tak jest. Na przykład ja mam z kumplem tak, że umawiamy się. Na jakąś godzinę, i jeżeli on się spóźni 10-15 minut, to bo ja, to tam wiadomo, coś tam powiedzmy: gdzie, gdzie ty byłeś, i tak dalej, to, to wiadomo, ale zależy jakie, bo jeżeli się spóźniasz na jakieś takie spotkania, nie wiem, na piwko, nie wiem, nad jeziorem albo coś w tym stylu, to tam chwilę może się spóźnić, mi się wydaje, ale jeżeli rzeczywiście jest jakieś ważne spotkanie, albo jakaś ważna rzecz, to jednak fajnie byłoby się nie spóźniać, nie. I na to ten sposób. Ten... To no, zależy od sytuacji, moim zdaniem. Nie? Jeżeli jest taka luźna, to, to, to każdemu się zdarzy. Mi się zdarzy, moim znajomym się zdarzy, i ewentualnie sobie z tego bekecisz, i może o, zobacz, się spóźnił, byłeś tam gdzieś na zakupach albo piłeś tam piwo albo cokolwiek innego. No, kiedyś tak było, bo w tym momencie to już troszeczkę mi się e, czasy zmieniły i tutaj już tak znajomych nie mam, bo jestem, jak wiadomo, nie w Polsce. No. Ale jeżeli rzeczywiście mowa o takich ważnych sprawach, to, to staram się nie spóźniać i, i też nie chciałbym, że na przykład o, mam wizytę u lekarza o 18, e, wizytę z kimś, na przykład z y, moją siostrą i czekam na nią, czekam, ona nie przyjeżdża i przyjeżdża x minut, a mamy ileś kilometrów do, do przejechania, to wtedy wiadomo, że człowiek jest wkurzony. No mówię, to zależy od danej sytuacji, mi się wydaje. O jakieś takie spóźnianie, powiedzmy, nie aż tak istotne, jakoś specjalnie nie, nie gniewam się o to, nie? A to ciekawe, czyli jak mówiłeś to o tym piwku i tak dalej, to mi się uruchomiły spóźnie, spóźnienia, mówię wspomnienia, bo ja w ogóle nie toleruję przynajmniej u siebie, w sensie dla samego siebie nie toleruję spóźnialstwa i pamiętam, jak kiedyś mieliśmy na sam koniec technikum, zrobiliśmy sobie prosto oknisko i umówiliśmy się na którąś godzinę, ja przyjechałem na Tą godzinę, czy tam byłem chwilę przedtem i czekałem godzinę, aż ktoś przyjedzie, także wiesz, i sam czekałem, bo po prostu wiej, 18. no dobra, to jest to 18.00 i czekam, a do 19.00 wszyscy przyjechali, dlatego to mnie tak ciekawi ten temat, jak to jest tym spóźnialstwem, bo ja nie mam żadnych tierów, że tutaj dlatego sobie osoby można się spóźnić, czy na tą rzecz, ja po prostu dla mnie rzecz święta, na tą, godzinę się umawiam, muszę być, no, no wiadomo, czasami może coś wypaść, ale dla mnie to jest rzecz święta, nieważne od. Tieru, no, czy czy, czy wa ważności tego spotkania? Dlatego ja teraz na przykład, gdy będę planował sobie, teraz już tak przemyślałem ostatnio filmy na Media to, to nie będę dawał daty, dopiero podam datę, kiedy będę miał film zrobiony. I tak chyba będę działał, nie? I tak będzie chyba najlepiej dla mnie. Dlaczego youtuber zazwyczaj nie może narzekać na hajs, zdrowie psychiczne, jeżeli to nie jest, wiesz, tam super zmontowane, tym bardziej jak jest malutki? Ale, ale w muzyce, przykładowo w rapie jest to okej, okay. mam tu na myśli taką sytuację, jak jesteś sobie jakimś tam Kowalskim i powiedz, o wiesz, bo w tym momencie są słabsze pieniądze czy coś, ale nie wiem, robisz YouTube, kochasz YouTube, czy, czy cokolwiek, nie? I nagle się okazuje, że, że jest gorzej i ty ponarzekasz, to będzie takie o, to jest normalnej pracy, czy coś, nie? A może to normalna praca, jak to zwał, tak zwał, nie jest tak bardzo interesujące dla tej osoby, nie? Czy masz na to jakiś, jakiś pomysł? Bo ja pytałem kilku osób i ja nie mam na to odpowiedzi. Dlaczego tak jest? Wiesz co, Ja chyba też Tak nie wiem w sumie, jak to jakby to ująć dobrze. To się chcę głupoty powiedzieć. Więc kurde. Zastanawiam się, czy to jesteś po prostu jeszcze tak społecznie niedojrzali, czy po prostu takie. Nie wiem, no nie wiem tyle hejty, co. Co jakie czelne uwagi piszą osoby, które nie rozumieją, jak to jest, bo ja, ja nie mam problemu z tym, że ktoś chce pracować na etacie i taka praca mu. Yy, yy. No wystarcza, czy po prostu jest dla niego bardziej interesująca niż jakkolwiek robienie filmików w internecie. Nieważne jakich, nie. Niekoniecznie też mówię tylko o sobie. Też o sobie, bo yy, zrobiłem taki filmik. Yy, też pytałem widzów: hej macie jakiś pomysł? O co tutaj chodzi? I, i tam kilka komentarzy takich się pojawi pojawiło: że o, tu idź do normalnej roboty. Kilka też przychylnych i to co ciekawe, znowu od yy, czasami od YouTuberów, którzy potężnie więksi, rozumieją to, nie? I dlatego wolę zapytać człowieka, który no jest z tym jakąś styczność, niż osoby, która nie rozumie, jak to jest robić rzeczy do internetu, ale mówisz, nie masz na to pomysłu, Więc Wiesz tak? co, no powiem ci, że to też jest kwestia tego, że jakby jakby to powiedzieć, no dużo osób jeszcze żyje tymi jakimiś dawnymi czasami, że o, do pracy albo, nie ja wiem, szkoła, praca i tyle. Jednak czasy się cały czas zmieniają, to nie ma co gadać. No i w tym momencie idzie z tego YouTube'a czy tam w ogóle z internetu jakkolwiek zarabiać. No i też taka osoba może mieć, wiadomo, chwile słabsze i, i tak dalej, albo nie wiem, jakieś problemy finansowe. Bo ja też tego nie lubię w przypadku takich ludzi, którzy mówią, że on tutaj jest przykładowo YouTuber mający ileś tam tysięcy na miesiąc i na przykład on mówi, że jakieś tam kłopoty ma, albo coś w tym stylu. I właśnie ta osoba potem rzuci tekstem, że o, co byś poszedł do normalnej pracy i tak dalej, byś się życia nauczył. No, takie teksty mnie niesamowicie wkurzają. Po prostu, też nie mam takiej odpowiedzi do końca na to, ale po prostu dla mnie to jest, wiesz, dla mnie to jest o tyle dziwne, bo każdy ma prawo wyboru. Nie wiem, jeżeli chcesz być jakimś youtuberem, to możesz być i tak dalej, możesz chodzić do zwykłej pracy. A to, że masz jakieś problemy, to nie jest kwestia tego, że pracujesz na YouTubie czy na zwykłej pracy na etacie. Po prostu nie wiem, są pewne rzeczy, które się mogą zepsuć w życiu i tyle w temacie, nie. Tu i tu są pewne dołki i to trzeba zrozumieć. No, jak tak jak teraz, myślę, że to może właśnie być takie jeszcze niedojrzałe, że życie to praca, dom i telewizor odpalamy, pilotik i no, no, no. lecimy, nie? w sensie, dla mnie to nie jest życie w sensie, jakbym miał wybrać pracę na etacie, z, właśnie z tym szefem i dawali mi 10 koła czy na YouTubie sieci dostać 4 koła w sensie powiedzmy, że na ten moment 4 koła mi wystarcza na rachunki i tak dalej i tak dalej, no kwoty są zależne od człowieka nie? niektórzy powiedzą, że o 10 koła ja mam się schylać po takie kwoty niskie, jak ktoś powie 10 koła, o kurde nie, więc wszystko zależy od punktu widzenia, ale jakby ktoś mi dawał 10 koła za roboty, w których się męczę versus YouTube, który robię jak Chce, kiedy chcę i, i, i po prostu mi się to podoba, no to ja zdecydowanie wolałbym do czwórkę, nie? Bo jestem człowiekiem, na który oczywiście pieniądze są ważne. Chciałbym mieć jak najwięcej, ale to nie jest mój jakby główny cel. Ja nie robię wszystkiego, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy nie, w ten deseń. Wiesz, fajnie, że Ty masz jakąś możliwość wyboru, że możesz właśnie na YouTubie albo na zwykłej pracy na etacie, masz taką możliwość i, i fajnie, że jakby zaryzykowałeś w jakimś stopniu i poszedłeś w tego YouTube'a tylko i wyłącznie. Eee, no bo mówię, no, mimo wszystko, jeżeli człowiek znajdzie, nie wiem, pracę, którą lubi, w której czas leci przyjemnianie, że paszysz co chwilę na, e, na telefon, które jest rodzina i mówisz, o Jezu, jeszcze kilka godzin i, i koniec, to wtedy jesteś już w jakimś stopniu zwycięzcą i już jest zajebiście, bo, bo nie męczysz się tymczasem w pracy. Jednak jeżeli. Jednak nie każdy ma taką możliwość i to jest fakt. Tylko też dużo osób boi się zmian. Na przykład schodzą do tej pracy i narzekają codziennie i mówią, o Jezu, jak to jest słabo. Dla mnie to też jest dziwne, bo przecież można się zwolnić. No, ja miałem już takie sytuacje, to powiedziałem sobie, nie, odchodzę i tyle i szukałem nowego i... Przecież, no, mówię, to, to, to nadal jest to, że... właśnie to stare myślenie, nie? No, boją się zmian, mi się wydaje, i, i tyle. Tak, że, że jakby, jakby innej pracy nie było. Na przykład ta moja praca, o której mówię, to ona mi się podobała tak długo, jak pracowałem z jednym kolegą, z którym miałem zajebisty kontakt i to nawet nie było już chodzenie do pracy. Praca była tak pretekstem do rozmowy. My cały czas robiliśmy sobie jaja czy coś, nie? To po prostu siedzieliśmy, rozmawialiśmy na różne tematy, czasami nawet bardzo poważne, a później po pracy czasami też zajeździliśmy do siebie i Piliśmy wódkę i się bawiliśmy wspaniale i też rozmawialiśmy na bardzo poważne tematy takie życiowe i tak dalej. I to dla mnie jakby najlepsze momenty są. I w momencie, w którym on się zwolnił, w sumie też trochę przeze mnie i przez te rozmowy, bo on bardzo chciał. Zawsze go jarały tiry i w ogóle, nie? W sensie jeżdżenie to wszystko on oglądał ciężarówki, jakieś ETS-y i tak dalej. wie to chłopie, co ty tu robisz. Wypierdzielaj mi tam robić prawko i tak dalej. I on w końcu udało mi się go przegadać, pojechał, znaczy zrobił to prawko i tak dalej. No i przez to się zwolnił. I ja wtedy mówię, kurde, to teraz mi się tu nie chce siedzieć. To poczekałem do, do, do końca umowy, czyli jeszcze pół roku i, i, i sam też zrezygnowałem, bo już mi się nie chciało bez niego po prostu siedzieć. Tam e, a tak to praca była ok, nie? E, uh -huh. Ale jak ja już byłem na, na stołku brygadzisty, przez to, że właśnie on odszedł, bo oni mi najpierw proponowali tego brygadzista, ja powiedziałem, nie, nie chcę. Nie opłaca mi się to w żadnym wypadku, ale jak już byłem zastępcą, to ok. No, ale z racji tego, że on odszedł, to ja awansowałem i mówię: No dobra, to teraz te pół roku przepracuję i, i, i się zwolniłem. Więc y, praca była fajna, póki były osoby, z którymi można było popracować. No, jeżeli praca staje się fajna, to. Nie bójcie się zmian. <laughs> tak, tak, tak. No przede wszystkim przejeżdżaj, bo to zawsze jest tak gadane, że o Boże, gdzie nie ma pracy z moim wykształceniem w tym kraju? No, wiesz, zawsze się znajdzie. Czy, czy... Niekoniecznie nawet z... Zmiana na gorszą kwotę, czy coś, nie? Jeżeli ona nie jest jakaś kolosalna, czy coś i nie spowoduje, że wylądujesz pod mostem, jest zła. Moim zdaniem, to kurde, jak masz szansę chociaż sprawdzić, czy tu warunki będą lepsze, ja proponowałem to mojej narzeczonej, teraz, wtedy była jeszcze dziewczyną, i ona tak zrobiła i jest teraz to już nie pracuje, bo mamy dziecko akurat, ale była zadowolona, mimo tego, że poszła z umowy na pracy. Yy, umowę o, o pracę na pełen etat, na czas nieokreślony, na zastępstwo, ale warunki były tak różne, że ona przechodziła w końcu szczęśliwa, a nie załamana psychicznie, nie? Więc no to jest świetna opcja. Nie pamiętam, czy były większe pieniądze, czy chyba, chyba mniejsze, ale to z tego, jakby pieniądze nie są wszystkim, nie? Więc... No tak, to, to przyszłą opcją. Nie ma co się męczyć, nie? Ja właśnie nigdy nie czuję moich znajomych, którzy mówią, o Jezus... Znowu muszę stać na siódmą i przemęczyć się. Tego nie czaję niestety, ale no to jest ludzkie myślenie, którego jeszcze niestety, niestety nie zmieniliśmy i to nawet jest wśród tak. tych młodych ludzi. Więc... No bo to wiesz, patrzą na wzorce rodziców, którzy uważają, że o, robota, robota to musi być szpadel. Musi być mutek i wiesz, szef jest wszystkim i nie, nie masz zdania pracowniku to jest, to jest słabe do zmienienia, no ale to każdy musi do tego sobie dojść. Czubko z, das z, das z daszkę, dasz kurde, żeby ci głowy nie opaliło i lecisz, kurde, z łopatą. Tak jest. Znaczy, nie mówię, że taka praca jest zła. Jeżeli komuś odpowiada, spoko, nie? Ale chodzi mi o to, że, że jeżeli się męczysz w pracy, no to zastanów się, czy nie warto by z niej zrezygnować. Tym bardziej, jeżeli to jest nie tyle męka, że o, muszę iść do roboty, tylko już naprawdę psychiczne wykończenie z jakiegoś powodu. Nie wiem, szef codziennie cię wkurza, to ja bym uciekał z takiej roboty od razu, nie? Tak jest. Tu się zgadzam z tobą. Najważniejsze pytanie, bo jesteśmy Polakami. Czy pijesz alkohol? Eee... Tak. Hmm. No. Jaki? Jaki najbardziej twój ulubiony? Burbon, wódka, wino, whisky? O co tam jest? Whisky, whisky moją żoną. Kto się mówi. Nie no, zdecydowanie whisky. To jest mój ulubiony alkohol. Już od, w sumie od kilku lat. Tam nie... <noise> Odkąd skończyłem 12 lat. <noise> <noise> Uwielbiam whisky. No. Tak. A. Tak, a w wieku 11 lat wtedy, wtedy piwo, no to nie no, oczywiście no, ja. Nie no, nie no, no, zaczynałeś tak, od, od mniejszych. Tak, nie, no mi się wydaje, że od już tam dwóch lat to łyski jest moim ulubionym, nie wiem czemu, ale jakoś po prostu jak to piję to mi smakuje z lodem i z kolą. Jeżeli ktoś by się pytał. Mogę też dosyć dużo wypić i nie mam tak zwanego kasa następnego dnia i dobrze się czuję i to jest ten duży plus. Na przykład jak budę walę, to potem Jezus, czasami może być źle. Jak Budeval, Bugi TV. To. No. A, jak, a piwo to, to rzadko. Ogólnie ja sam dużo nie piję. Tak sobie coś przypomniałem na, na czacie anime. Tak tak, 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 tak. tak. Nie, wtedy to był taki moment rzeczywiście, gdzie było dużo, dużo imprez. Więc wtedy rzeczywiście człowiek wylał za. Nie, jeszcze nie wylał za koleś, tylko wlał w siebie dosyć duży procentów ale ogólnie no mówię raz na jakiś czas sobie wypiję, ale przeważnie jest to whisky właśnie i to jest przeważnie jakiś weekend i tyle, nie? Mm -hmm. To tak tylko zaznaczę, że wiesz może przy dobrych wiatrach ten podcast osiągnie jakieś tysiąc wyświetleń, więc to nie, nie odpowiadamy aż tak mocno, ale jeżeli byśmy byli jak coś więksi, bardzo rozpoznawalni, to już byśmy musieli powiedzieć, że to był jednak żart z tym piciem 12 lat jak masz i nie pij Drogi widzu, alkohol to 18 lat. I na przykład, o ile to powiesz zabawnie, i tak dalej, to jest spoko, ale to jest, wiesz, taki jakby to nie było oczywistość trochę, nie? Więc to nie To jest, jest to, o czym mówiliśmy, jako no, widza. Tak, tak, tak. tak. Dobra, to teraz nieważne, nie? po jakim alkoholu mówisz, że nie masz zazwyczaj kaca, ale miewasz? Czy nagrywałeś kiedyś pod wpływem albo na kacu na YouTube? E, jakaś Jakiś odcinek może robiłem, ale jakby niecały, więc tam powiedzmy odpuściłem. Ale pamiętam. Do końca nie dotrwał, no to przepraszam. <laughs> nie dało się. Ale pamiętam, że jeden raz kiedy była jakiś quiz, nie wiem co to było, czy to jakiś live, no tutaj jak na Animedii jakiś live, to może był e, jakieś tam rysowanie, nie, nie pamiętam, ale wtedy byłem podchmielony, no, wtedy byłem już. <laughs> tak. Tak, kiedyś piłeś no. też, do, do nas jak gadaliśmy coś. Tak. tak Jakieś tak, Q&A no. chyba. Albo A to rzeczywiście. Day, no. To ja zapytałem cię, ale sam zapomniałem, no. No było, było, wtedy, no. <śmiech> <śmiech> jak, to, jak to ma wyjść, że mugi rzadko pije? Jak <laughs> to tak, takie teksty? Ale nie, ogólnie, rzadka sprawa, nie? jakby co. Dobra. Kolejne bardzo ważne pytanie. Ogórki kiszone? Mało solne czy konserwowe? Tylko kiszone. Tylko kiszone, Kurde, moje najmniej ulubione, no ale. Każdy jest człowiekiem innym, prawda? Dobra, tak odhaczony. E, już widzę nawet w notatniku, że powoli się kończą pytania. zasadzie wow. niedługo cię wypuszczę. E, wow. Tak. E, czy uważasz się za artystę albo twórcę? Za malarza, nie. E... Akwarysta, no fajnie. Twórcę, nie? Tak mi się wydaje. No nie wiem, bo artysta to bardziej bym powiedział właśnie. Jakiś, gością. nie wiem, artysta, jakiś malarz, jakiś, nie wiem. Tak, twórca to jest taki twórca, a artysta to jest taki mega wielki tier twórców, nie? Tak, tak, no, no. Ale mów, mów. No, właściwie nie wiem, co powiedzieć. No, twórca, może być twórca niszowych rzeczy, mało popularnych i po prostu takich dla osób, którzy... Na przykład jak na YouTube, gdzie jakby nie ma jakichś dużych wymagań, a może być twórca, który działa dla jakiejś firmy i tak dalej, więc to zależy. nie Ja jestem takim twórcą powiedzmy hobbystycznym na YouTubie. O. Tak, no ja, ja nie lubię słowa twórca, no ani artysta. Używam Też, czasami, nie. Bo, bo po prostu nie wiem, ani YouTuber, ani influencer mi nie odpowiada. Bardzo się negatywnie kojarzy. I nawet nie, nie powiedziałbym, że jestem jakąś, jakimś twórcą, bardziej przedstawiaczem rzeczy, bo może tak bym się nazwał. Chyba bardziej trochę, jeżeli chodzi o grę, bo tam rzeczywiście można powiedzieć, że coś tworzę, jakieś nie wiem, funkcje, jakieś dialogi, jakieś po prostu historie. To tak, ale też nie użyłbym tego słowa nigdy, po prostu jestem człowiekiem, który robi rzeczy. Więc, no, tak to wygląda. Okej, okay, to teraz taki mały powrót do przeszłości. Czy Patrząc na twój kapelusz na awatarze z One Pisa. Czy masz wspomniany zapo? <laughs> Ciekawe pytanie. Ja <laughs> tak, czy znaczy tak szczerze, jak chcesz pamiętać, że masz jeszcze trzy pomidory. Nie wiem, czy zapomniałeś o nich. Ty ja masz uniknąć. No właśnie. A ja pamiętam. Jak, uniknąć. Tam, jak odchodziłem z Animedia. To był właśnie temat tego spenia. Kamieniami oczywiście. <laughs> A czy. Pamiętam, że ty jeszcze tak mówiłeś, że nie do końca mam ten sumienny zapał, ale pamiętam, że, że Ksołka mówiła, że mam sumienny zapał. To pamiętam, bo, pamiętam. Bo, bo to tak mogło wychodzić, świecie. wiesz, bo to chyba z Ksołką nie znasz się aż tak bardzo, nie? W sensie też chyba się poznaliście dopiero przy Animedii, a, a tak. my kiedyś pisaliśmy prywatnie sobie też na Facebooku, i z mojej perspektywy ja ci nawet pisałem o tym też, że to chyba właśnie o złe rozplanowanie chodzi tutaj głównie, że ty masz motywację, robisz 3-4 filmiki tygodniowo, po czym to jest za duże tempo i ty się męczysz, przynajmniej takie jest moje zdanie, ale może masz inne, może rzeczywiście to jest wspomniany zapał jak, jak ty się na to rozpatrujesz? Znaczy. Wiesz co, powiem Ci, że mi się wydaje, że ta kwestia właśnie rozplanowania też swoje robi i, i też w jakimś stopniu można to podpiąć pod sumienny zapał, bo, bo jakby jak sobie stawiasz pewien cel, przykładowo te trzy filmy tygodniowo, to, to lecisz z tym, a nie na przykład jednego dnia, nie wiem, przychodzisz z, z pracy po z godzinach i mówisz sobie, nie chcę mi się, to to jest po prostu brak motywacji, bo <laughs> teoretycznie byłbyś w stanie to zrobić. E, więc w jakimś stopniu może jest to sumienny zapał, e, Właśnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby po prostu sobie spojrzeć na spokojnie, na swoją sytuację, zobaczyć o jakiej godzinie koń, kończysz pracę, ile czasu możesz spędzić przy kąpie, przy tworzeniu filmików e, i potem to wszystko fajnie rozplanować i to będę musiał właśnie zrobić e, niedługo i może się uda, ale jak się nie uda, to mówię, ja też nie będę płakał jakoś specjalnie, no mówię, chciałbym tworzyć w końcu jakkolwiek Systematycznie, żeby to było dla mnie przyjemne i nie męczące. Eee, czasami, bo czasami człowiek rzeczywiście, gdy tworzył X-Filmów już przez jakiś czas, to było już takie znu znudzenie i takie zmęczenie tym. Więc chciałbym w końcu trafić w taki plan idealny dla mnie, który będzie mi cały czas dawał zabawę i, i będzie to. Zajebiście, nie? A nie, że raz jest dobrze, raz jest słabiej, więc mówię, to rozplanowanie jest istotne niesamowicie, ale czy tak będzie, czy mi się to uda, ja też nie tego nie będę obiecywał, bo już powiedziałem sobie, że już nigdy więcej nic nie, nie będę obiecywał, choć nie powiem, ostatnio obiecałem, że przez miesiąc od 19 listopada do 19 chyba grudnia będę tworzył trzy filmy, Trzy filmy tygodniowo, i udało mi się to dotrzymać, więc to już powiedziałem sobie, że muszę tak dla siebie tak przetestować, czy jestem w stanie. Udało się, nawet ponad chyba półtora miesiąca, blisko dwa tworzyłem trzy filmy, e, więc da się. Tylko, tylko wiedziałem, że to się niedługo skończy, bo nie będę miał na to, na to siły ani chęci no i mówię też, już pewne rzeczy nie będę obiecywał, bo dla mnie to jest hobby i, i po prostu nigdy nie wiem co przyniesie następny dzień i, i tak dalej więc ale w końców będzie trzeba to jakkolwiek zmienić na tyle, żeby sensownie poukładać mhm. czyli w sumie teraz ja też bym trochę powiedział, że to sumia na zapał bo chciałem cię trochę wytłumaczyć, że sumiany sumie to moim zdaniem jest to, że po prostu w pewnym momencie uznajesz, że okej, okay, rozpoczynam jakiś projekt, okej, okay, leci sobie. Ktoś mógłby powiedzieć, haha, tak jak ty za nim ale chodzi o to, że y, rozpoczynasz jakiś projekt, a po miesiącu uznajesz, a dobra, nie chce mi się. W sensie i tak polewasz sytuację, wtedy była czy coś. Taka sytuacja inna, no, pamiętam, że. To jak odszedłem z Animedia, to była inna sytuacja, że nie, że nie ma. Czyli nie nie, nie mówię o już. tobie, ja mówię, że ktoś może powiedzieć o mnie, że, że rozpocząłem Aha. projekt, ani a potem po miesiącu powiedziałem, że nie, chociaż tak nie powiedziałem, ale wiesz, ktoś mógłby tak to zinterpretować. A czy ja nie mówię, ja to w jakimś stopniu może być za zapomniał, może, może rzeczywiście zbyt mocno do tego kapelusza się przywiązałem. Kto wie, ale mówię, ja też mówię, pod względem YouTube'a, ja po prostu już już. Nie będę obiecywał, po prostu będę robił dla zabawy, i jeżeli uda mi się jakąś systematyczność załapać i będzie dla mnie przyjemne, przyjemnie, to będę to tworzył i tyle w temacie, więc tego będę się trzymał. Jaki jest stosunek Twoich bliskich, obojętnie kim oni są, do tego, co robisz w internecie? Czy może się ukrywasz, czy może ktoś Cię w tym wspiera, rozumie, czy może niekoniecznie, w drugą stronę, hejtuje. No, bliskich sobie definiuję, jak chcesz, Czy to sobie jest rodzina, czy, czy to sobie jest dziewczyna, czy, czy koledzy. Jak to u ciebie wygląda? Kilku moich takich najbliższych znajomych wie, jeśli chodzi o, o YouTube'a, i oni jakby nie mają chyba żadnych kłopotów z tym. Jakby też mówię, te osoby nie, te osoby nie śledzą aż tak anime i mangi. No, kilka osób jest, którzy tam znają mój kanał i, i oglądają anime. Mm, więc. Powiedzmy, że jest to pomieszane. Jeśli chodzi o moj moją rodzinę, to moja mama wie na pewno i właściwie pewnie większość wie, że coś tam tworzę do sieci, bo, bo czasem mnie mógł ktoś usłyszeć, jak na przykład gadałem do siebie dla wielu osób, tak może się to wydawać, więc oni wiedzą, ale szczerze też jakoś nie wiem, nie mają, że, że się śmieją czy coś w tym stylu, jakby po prostu sobie coś tam tworzę i tyle. Więc nie ma jakiegoś negatywnego stosunku. No też spoko. Ja, ja bym nie powiedział, ja bym powiedział że lubię. Tu nikt nie rozumie, czego ja robię, ale to wiesz. jest kwestia no. o, 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 otoczenia, nie? Eee, czy jest taki materiał, lub materiały, z których jesteś jakoś szczególnie dumny? <laughs> Kilka na pewno. <laughs> ja nie wiem czemu, ale zawsze mi się podobał, jakby film. Hmm, czy podoba mi się pewien podcast? taki to był mój ulubiony i to był podcast pod względem takiego vibe'u, nie wiem, jakiejś takiej luźnej rozmowy, to był bodajże mój drugi podcast z Wodymem, pamiętam, tak tak to był mój ten i pamiętam, że wtedy ten miałem taki vibe i ta dyskusja tak fajnie szła, przyjemnie, że że uważam, że fajnie wyszedł i dużo osób nawet mi pisze co jakiś czas, że często sobie wraca, żeby tego posłuchać więc innym się też to jeszcze mocno podoba z takich filmików powiedzmy, już montażowych, takich solowych, to co mógłbym dać. Hmm. Miałem taki jeden odcinek kiedyś tam stole turnieju i on był fajnie zmontowany niesamowicie uważam nawet. Eee, on chyba dalej jest. Może już nie jest dostępny, bo ja na tamtym starym kanale usunąłem filmy, w sensie dałem na prywatnym, ale on wyszedł naprawdę dobrze. Eee, co tam jeszcze mógłbym dać? Ja musiałbym się mocno zastanowić, ale. Czekaj, czekaj, czekaj. Z którego jestem mocno dumny. Pytałem tak ogólnie, czy, czy w ogóle jesteś jakiś dumny, wiesz, czy, czy, czy to no, jest. coś z kilku sobie... lat wow, wow, bo... Niektóre naprawdę wyszły tak przyjemnie dynamicznie, nie? W sensie tak fajnie mi się tworzyło. Czy pod względem jakości to ja sam nie będę oceniał, ale po prostu mam takie niektóre filmy, które tak dla mnie wyszły OK i dobrze się przy nich bawiłem. Tam film z One Piece a, dużo jest takich właśnie filmów z One Piece, gdzie powiedziałem sobie, że ej, kurde, nawet fajnie to wyszło, nie? Pod każdym względem. Mm -hmm. Dobra, trochę pytanie, może dość szybko, ale na ten moment, jakbyś to e, sobie, nie wiem, myślisz po prostu na ten moment, e, czy ja, jakbyś miał na przykład dziecko, jak za jakiś czas, to pokażesz mu anime, slash jakiś kanał swój, czy raczej w drugą stronę, odepchniesz to wszystko na prywatny, e, żeby nie widział tego. A czy pokazać, pokazać pokażę, nie wiem nawet włączę coś tam pewnie jakieś tytuły, a czy będzie chciał oglądać, to już jego decyzja, na pewno nie będę zmuszał go do oglądania, ale na pewno nie będę go, jeżeli kiedyś będzie taka sytuacja, nie będę jemu zakazywał śledzenia tego, po prostu jak będzie chciał to spoko. Nawet nawet jeżeli będę jakimś cudem jeszcze tworzył te filmiki, bo już nie wiadomo, kiedy taka sytuacja a może niedługo, więc nigdy nie wiadomo. O! Kurde. To teraz o ty mówisz jakiś big reveal na, na tym na podcaście? Bo ja na swoim ostatnim podcaście mówiłem, że za tam chyba trzy miesiące będę miał dziecko, więc za ile? E, za pięć lat i. O boże, po 5 miesięcy wyjrzę żartuły. O boże, no dobra. Okay. No. Nie, na razie nie ma. Ale nigdy, no, nigdy nie wiadomo, co przyniesie, więc nie, nie będę, nie będę taki. Nie będę nic zakazywał. Tak jest, znowu... Ja wiem, że to może brzmieć kontrowersyjnie jakoś taka wypowiedź, ale czy uważasz się za mądrzejszego od innych? Czy może YouTube ci jakoś podbił ego? Zmienił cię pod jakim względem? Bo ja uważam, że u mnie i podbił ego, i czuję się mądrzejszy od innych, choć wiem doskonale, że to nie jest prawda. W ogóle się nie uważam że za najmądrzejszego na świecie, raczej dla totalnego debila, ale już tak mam, że wiesz. O, ale głupio ktoś tam coś zrobił, pomimo tego, że ja też nie robię najmądrzejszych rzeczy na świecie. Więc co, no, ja na pewno poprawiłem się pod względem dykcji. Jeżeli bym sobie obszalił moje dawne filmiki, to jest dużo lepiej i jakby to widać dużą, dużą zmianę pod tym względem. W szczególności w takich filmach, gdzie czytam tekst, to naprawdę jest fajnie. Więc to jest taka największa rzecz, którą zauważyłem, jeśli chodzi o moją zmianę. A jeśli chodzi o inne elementy. Hmm. To kurde, czekaj, to bym musiał się jeszcze zastanowić chwila. Hmm. Ale nie mam jakiegoś ega podbitego i nie uważam się na pewno za mądrzejszy, mądrzejszego od innych, nie? Mm -hmm. To spoko. No, może ja tak mam. I ja, ja uważałem, że już nawet nie chodzi o to, że ja jestem jakoś bardzo ten. Yy, to jest śmieszne, bo ja no, też o nie powiedział że jestem dobrym pod jakimkolwiek względem, nie? jeżeli chodzi, że... Yy, pff, no nie wiem, tak po prostu mam że mam wrażenie, że polska mentalność taka jest, że narzekasz jak ja ty, co oni są głupi, pomimo tego, że ty, no, ty też jesteś, bądźmy szczerzy, nie? Ale nie wiem. Ale spoko, że ktoś tak nie ma. Yy, chyba lepsze podejście. No. Dobra. To teraz pytanie... Czy, czy praca cię definiuje? Chodzi mi o to, czy to, co robisz, ci określa, to jakim jesteś człowiekiem, czy może praca to dla ciebie tylko robota, żeby zrobić na przyszło, przysłowiowy chleb. Bo ja na przykład mam tak, że jak jeżeli mam dobry dzień, jak jest on produktywny. A jeżeli nic nie zrobię danego dnia, to się sam za to katuje w nocy. Znaczy w nocy, no wiesz, przy snem myślę o Boże, zmarnowałem dzień. Mhm. Mm oczywiście znaczy, wiesz co, ja bardziej, jakby nie jest ta praca, która obecnie mam jakąś najlepszą na świecie dla mnie, bardziej bym powiedział, że to nie jest coś takiego, że muszę iść i odpękać, bo mówię, ten czas jakoś tam mi leci, ale to nie jest coś takiego, że mi daje jakoś dużo zabawy. Bardziej oczywiście jestem pod względem finansowym, tutaj nie ma co gadać, ale idzie jakoś tam, mówię, przeżyć, idzie się nawet czasami dobrze bawić, bym powiedział, że ten czas leci, ale na pewno nie jest to jakoś tak, że jakoś mega mnie definiuje. No po prostu trzeba chodzić, nie męczy się go specjalnie, a chodzę wiadomo, żeby mieć jakieś, jakieś pieniążki. Mm -hmm. a czy, czy, masz tak jakieś, nie wiem, odczuwasz jakiś brak, żebyś chciał, żeby, nie wiem, czy twoja praca, czy, czy ty nawet YouTube, czy coś innego było takie hej, to moje i patrzcie, znaczy no niekoniecznie ktoś to musi widzieć, ale wow, to jest ode mnie, to jest wiesz, no ja czy czy, niekoniecznie. czy wystarcza ci to, co masz i spoko, w sensie to też jest okej, okay, nie? Tylko się pytam tak czy jest czy, czy z czystej ciekawości. Mm -hmm. Że to jest moje, że ten, ten, ten. Hm. Na pewno w... jeśli chodzi o pracę, to może nie, ale fajnie by było, znaczy kanał na YouTubie to też nie do końca jest tylko i wyłącznie jakby, znaczy no jest wiadomo mój, ale wszyscy, jak już powiedziałem, widzo, inne osoby też go tworzą, bo jakby bez widzów nie byłoby kanału, co mniej aktywnych, czy bardziej aktywnych. Ale fajnie by było, jakby ten kanał rzeczywiście był takim miejscem, gdzie możesz pokazać i, i, i że, że jest to jakieś tam twoje i włożyłeś to w dużo pracy, nie? Więc jakby nie paszyć, to jest spoko. A jeśli chodzi o pracę, to raczej nie, bo mówię, no to jest praca w tym momencie dla mnie taka, że, że odpękać nie jest źle, bo się nie męczę, ale chodzi głównie o hajs. <śmuletrics> Czy ja ci powiem, że tak, że <śmuletrics> to może znowu, ja wiem, że sobie kopię sam pod sobą Edu, ale e, w, w robieniu YouTube'a, no, nie najważniejsi są widzowie, fajnie, jak im się temat podoba, ok, ale na przykład e, ja bardzo sobie cenię to, że, znaczy powiem tak, ja byłem bar bardziej za YouTube'em kiedyś. I miałem... Boże, ja chcę to robić, nadal chcę to robić, bo ja trochę sobie nie wyobrażam nawet życia bez YouTube, ale chodzi o to, że ja tam miałem, wiesz, filmiki 20 wyświetleń i mnie to w ogóle nie tym motywowało, ja nie miałem czegoś takiego, że ja muszę robić wyświetlenia, tylko ja robiłem, bo ja chciałem je robić, nie? I... i... I to uważałem za takie moje, pomimo tego, że miałem bardzo nieudane życie wtedy, nie? masakra była w moim y, mózgu, to ja cisnąłem tego YouTube'a. To była taka rzecz, która. Hej, to jest moje, ja to robię, w... na wszystko mam wpływ, to jest super i ja trochę nie wyobrażam sobie życie teraz bez tego. Jakbym. Może mnie niestety do tego sytuacja zmusić, że będę musiał iść do no, przysłowowej roboty y w celach zarobkowych, ale. Uważałbym się trochę wtedy bardzo takiego pustego, beznadziejnego wręcz, że no, brakowałoby mi czegoś. No, no tak by nie patrzeć, to Cię w jakimś stopniu rozumiem, nie? Bo jak już coś, co robisz, yy, czy masz już pracę, którą powiedzmy lubisz i tak dalej, ale będziesz zmuszony, bo na przykład finansowo jednak nie, nie dasz rady, to to pewno będziesz czuł jakąś tam yy, niechęć albo pustkę, nie? sobie. Ja myślę, że nawet bym nie zrezygnował z YouTube'a tak kompletnie, ale, ale fajnie jest robić to, co się chce, nie? I jeszcze przed tym żyć jakkolwiek. To już nie chodzi mi o to, żeby je jeździć porszakiem, ale żeby po prostu sobie żyć na spokojnie, robić to, co chce. Uważam, że czasy są o, o tyle fajnie sprzyjające temu, że możesz robić dosłownie, co chcesz. I żyć z tego, nie? W sensie przy odpowiednim piarze. No nie każdy mu to się uda, oczywiście, ale, ale może chcesz próbować. To jest moim zdaniem super, nie? Są kanały o. nie wiem, byciu elektrykiem, więc dla mnie to jest czarna magia, ale ktoś jest zapalonym elektrykiem, słaby dobór słów akurat, ale yy, wiesz. I możesz sobie to robić, możesz pokazać się ludziom. I jak widzisz w tym pasie, mówisz: Wow, super, jest zajebiste I po prostu oglądasz. I, I to jest moim zdaniem plus tych czasów, że możesz robić to, co chcesz, a nie, a nie tak jak mówisz, jeźdź w robocie z szefem, który cię karci za wszystko i uznaje, że nie zwolnię się, bo nie ma pracy z moim wykształceniem, choć rzeczywiście jest. No. Dobra. To teraz. Czy uważasz się za dobrego człowieka? Tak. Czyli. Na pewno nie jestem złym człowiekiem, bo jakby, bo nie uważam siebie za złego człowieka. Też nie jestem może jakiś tam idealny, ale dziwne, że jestem całkiem, powiedzmy, dobry w jakimś stopniu i tyle, nie? No wiadomo, każdy ma jakieś swoje rzeczy za uszami, ale jakby ja nigdy nie zrobiłem jakichś ważnych, takich ciężkich przestępstw, nie wiem, i tak dalej. Po prostu sobie żyję, nawet czasami jestem w stanie coś tam komuś pomóc. W w jakichś tam kwestiach i, i tyle, nie? Więc nie, jakby nie jestem na pewno osobą, która szkodzi otoczeniu albo komuś, tylko jestem osobą, która jest w stanie pomóc yy, i tyle, nie? Mhm. Ja ogólnie to siebie samego uważam za no, niezbyt miłego, ale to też wychodzi z tej szczerości, nie? Że ja tam się nie pierdzielę w tańcu, jak mam coś powiedzieć, to po prostu mówię yy, i też... Yy, tak, w miarę bym powiedział, że jestem dobrym człowiekiem, w sensie takim, że jak ktoś czegoś potrzebuje, najczęściej pomogę, ale choć trzeba znowu przyznać, że. O, znowu, YouTube kolejną rzecz mi tutaj zmienił w moim życiu, że nauczył mnie takich rzeczy, że też trochę nie... nawet nie tyle nie opłaca się to, nie powinno się zawsze pomagać i to, i to za nic, bo. Najczęściej było tak, że tak. Ktoś pisze do ciebie o krosa i ja kiedyś się zgadałem na wszystkie krosy, nie? I nagle nagrywasz i rozchodzi się. Już nigdy więcej ze sobą nie rozmawiacie. Nie znamy się I ja nawet zapomniałem z niektórymi osobami, które robiłem krosy. I teraz problem jest taki, że no powiedzmy yy, oni zrobią coś złego, a powiedzmy pamiętają, że ktoś przyszedł do mnie na kanał, zobaczył tego gościa, powiedział: O, sprawdzę, a on robi coś złego. No trochę też odpowiedzialność spada na mnie, Nie. Yy, i teraz zdecydowanie częściej odmawiam jakieś krosy, w zasadzie praktycznie żadnych nie przyjmuję. Niektórzy do mnie pisali, nawet gościu do mnie pisał jakiś czas temu, gdzie mieliśmy bardzo podobną ilość subskrypcji i on miał w ogóle inny kontent, nie? Niż ja. I mówię, a no dobra, fajnie, i ty na tym zyskasz jak suby, ja na tym zyskam suby, ale czemu? Jaki jest wspólny cel jakby tego krosa? Co my. Czemu mamy nagrywać, jak mamy zupełnie inne kontenty, które na sobie w ogóle nie nachodzą? Albo jak ktoś pisze "zrób mi próbowanie Discorda" czy coś. Ja wiem, że to dla mnie to jest wysłanie linku, ale jakby ja pytam wtedy, no spoko. Za ile? Bo jakby reklamując coś znowu, ja się pod tym podpisuję, a nie mam czasu śledzić każdego ruchu tych osób, lub po prostu wręczać komuś darbowy odsłon, na który ja sobie sam zapracowałem od początku do końca, nie? Więc wiesz, osiągnąłeś, no nie powiedziałbym, że osiągnąłem sukces, no ale do, do czegoś tam doszedłem i teraz zbierają się. Nie, nie wszyscy, oczywiście, ale jakieś hieny, które piszą do ciebie, ej, zrób coś dla mnie, coś, zareklamuj mnie. I chcą tego kompletnie za darmo, ty masz się pod tym podpisać, polecać rzeczy, których w ogóle nie wiesz, w jaką stronę się rozrosną, czy jakikolwiek, jakie są motywacje i masz to zrobić za darmo, to jest dla mnie rejące banie i później jeszcze się obrażą takie osoby, bo odmówiłeś, więc spoko. Będę, nie, nie, nie mam zamiaru przyjmować wszystkiego, nie? Tak jak mówię, ja nie jestem materialistą i nie zależy mi na pieniądzach. Yy, chciałbym po prostu jakoś sobie żyć. Tak też nauczyłem się tego, że nie, nie ma sensu, żebyś komuś dawał coś po prostu za darmo. I, i co? To ma być na takie zasadzie: ej, wrzucam tu link, polecam albo coś i, i się rozchodzimy. I już nigdy więcej o sobie nie mówimy. Bez sensu. To się z tym zgadza. No. Trzeba, trzeba jednak te, te filmiki. jakby. No, trzeba mieć jakąś tam selekcję nie do tego. Tak, i nawet już nie chodzi o to, że y, jak ja pytam, za ile to wymagam, żebyś teraz mi zapłacił trzy koła za wysłanie linku. Głupia sprawa. Alive zrobił mi ten awatar, który być może widzicie teraz na y, ekranie. I po prostu zobaczyłem, że robi jakieś rzeczy, zapisa, napisałem do niego i się pytam, co chcesz za to, nie? Jakaś kaska czy coś, a on mówi. Nie, tam ten. Powiedz o mnie w filmiku. Jest stosownie w jakiejś tam 15 sekundzie filmiku, to ten wstawiłem. A ja nie wiem, ile to czasu mu zajęło, żeby zrobić coś takiego. Ile to by kosztowało? Pewnie jakieś 30 zł. Czy to jest dużo za reklamę na kanale z 50 koła subami? Gdzie no nie wiem, ile zrobił tam ten filmik? To nieważne jest, ale wyobraźcie sobie, że. Tysiące płacą złotych za reklamę na takich yy, kanałach, na innych powiedzmy, wiecie, jeżeli ktoś ma jakieś współpracę, a ja to zrobiłem za 30-50 zł, To nie chodzi o to, tylko że gość zrobił coś fajnego dla mnie, no to ja się odwdzięczę tym, że po prostu powiem o nim na kanale i to jest tyle, nie? I myślę, że to jest deal fajniejszy niż ej się ma, wypromuj mnie na Discordzie za kompletnie nic. Dla mnie to jest bez sensu. Mhm. Ja tu się zgadzam z Tobą, no, to jest, to jest fakt. Okej, okay, to przejdźmy do... Już kończymy, już naprawdę zostały pięć pytań chyba. Także spoko, lecimy. Znowu trochę teorii. Czy boisz się ewentualnej dłuższej popularności w przyszłości, że na każdym kroku byś, jak ktoś ci zawracał dupę? Jeżeli rzeczywiście miałoby się tak stać, że powiedzmy będziesz bardzo rozpoznawalny, nie? Mhm. W jakimś stopniu tak, bo w takich przypadkach nie możesz wyjść spokojnie na miasto i ogólnie jesteś obserwowany i w ogóle w tej dobie internetu te snapy, nie snapy, tego jest mnóstwo, więc to by było dla mnie może, nie że się boję, tylko byłoby dla mnie męczące w jakimś stopniu, nie, bo jednak każdy człowiek chce czasami być takim, taki właśnie prywatny. Jeśli chodzi o popularność, z czego bym się mógł ewentualnie bać, to tego, że że wiesz, zawsze może być jakiś psychopata, albo jakiś gościu, który Cię nie lubi i, i nigdy nie wiesz, co się spotka, nie? Ale na pewno nie jakoś mocno, bo to byś musiał być naprawdę jakimś mega znanym gościem. Tak jak piłkarze na przykład. Była taka sytuacja, pamiętam, że jak jeden piłkarz odchodził do jednego klubu, to chcieli go gościa zabić. Były takie akcje. Ale to już mówię, to jest zupełnie inna popularność, więc tutaj jest to mało prawdopodobne. Nie wiem, no w sumie mi się wydaje, że najgorsze dla mnie byłoby w tym wszystkim to, że że człowiek by nie miał takiej, takiej prywatności na miejscach publicznych. Właściwie mi dorobiłeś nową fobię, bo nie pomyślałem o tym, że to może być zagrożenie. A patrząc na mój styl zachowania i bycia, to prawdopodobnie, jakbym rzeczywiście był jakiś tam rozpoznawalny, i ludzie by mnie zaczepiali, to po prostu wstawił faka, powiedział wypierdala i poszedł dalej. Ja to mogło mieć ze sobą konsekwencje. Nieduży zły PR i zaraz by mnie jechali w internecie za takie rzeczy, to już rzeczywiście mogło być kiepsko, ale nie pomyślałem o tym w ogóle. No ale dobra, spoko. Dobra. A czy krytyka Cię obchodzi? Czy tylko tak mówisz, żeby nie wyjść na busa, bo tak wypada? A może otwarcie uznajesz, że nie, nie obchodzi mnie to? Obchodzi. Zresztą mi się wydaje, że cały czas zmieniam zdanie o tym w jakim stopniu, bo kiedyś każda mnie obchodziła i naprawdę byłem w stanie zawsze wszystko brać do siebie, ale potem powiedziałem sobie, że człowiek by zwariował, gdyby wszystko musiał wziąć do siebie i na przykład jak Ty tam możesz mieć spinę z... Zna Mariu bodajże, tak miał? Tak chyba, nie? Ten nick. tak, tak Nie mam dawał. pojęcia. On już uciekł z tego Discorda chyba tak, albo nam najmarkę. Raczej wiem, nam... że nie. po prostu ja na niego mówiłem nama. Więc no dobra, że nieważne tak. i co? To on miał powiedzmy X komentarzy zawsze pod tymi filmikami i, i kiedyś pewnie bym wziął wszystkie pod uwagę, ale teraz naprawdę już. Pewne rzeczy brałem, pewne rzeczy nie brałem. Już jednym okiem wypuszczałem czy jednym uchem wpuszczałem, a drugim wypuszczałem, i tak to właśnie wyglądało. Więc to się u mnie zmieniło. Troszeczkę nauczyłem się mieć bardziej wywalone, bo trzeba mieć, bo inaczej człowiek był głupi, jak gdyby wszystko miał zmieniać. Jakby ludzie chcieli, bo każdemu coś inaczej, inaczej pasuje. Więc tylko te ważne rzeczy, które mi się spodobają, na przykład oczytam i mówię no faktycznie, można to zmienić, to wtedy wtedy zmieniam, mnie, Ale takie naprawdę czasami pierdoły, którzy, które są wypisywane, to mówię sobie, no, wszystkiego nie zmienię, nie? Więc zmieniłem do tego podejście mocno jeśli chodzi o to. Mhm. Znaczy to myślę, że też przychodzi z progresem, czy więcej będziesz miał, tym bardziej będziesz trochę też wywalone, bo jakby wypracujesz swój własny styl, bo mnie to zależy, nie, ogólnie ludzi z internetu nie ma, zdanie ludzi z internetu mało mnie obchodzi, takich, wiesz, no-name'ów no, 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 no typowych i to polecam każdemu, nieważne, czy patrzysz na swoje komentarze, czy na innych, po prostu ludzie w internecie czują się bardzo anonimowi, mogą ci napisać wszystko, wiesz, ale poza tymi, których znam, czyli tak jak gadaliśmy o tych tierach widzów, w moim wypadku to są osoby, które powiedzmy, wiesz, kojarzę chociaż, to widzę, że często jest taki jeden z widzów, kurde, nie pamiętam teraz ale na przykład pod podcastami on zazwyczaj pisał właśnie taką listę, jak ten wspomniał na, na Mariu Nama, y, tylko, że on y, ten, niektórymi się zgadzał, niektórymi się nie zgadzał i my tak się wymienialiśmy i dla mnie to jest spoko, a nie, wiesz, siema, tu masz 300 W i wszystko masz zmienić najlepiej, nie? Bo ja też rzadko komuś przyznaję rację, to prawda, i nie zamierzam w sumie nad tym za bardzo pracować. U mnie w życiu jest też tak bardzo mm, spolaryzowane, to też, że często mam takie osoby, że albo jestem w stanie o nich powiedzieć tylko złe rzeczy, albo tylko dobre rzeczy. Nie? Znaczy są osoby też, które mają i to, i to, ale bardzo często jest takie, że albo cię nienawidzę, albo uwielbiam. Wiesz, co powiem że już powoli mi się mózg wyłącza. Mam trzy sobie pytania i gierkę i lecimy, bo wiem, że jest też po północy. Ja już też powinien spać, ale co tam. Pytanie od widza, czy próbowałeś sił w dubbingu do anime? Nie, ale ostatnio miałem taką pewną propozycję wystąpienia i, i może, że rzeczywiście ten projekt pójdzie do przodu, to coś tam będę się bawił, ale to tam bym powiedział, że taki Jedno razowy strzał, bo jakoś specjalne w to się bawić nie chcę. Mhm, mm okej. Okay. Mam teraz też pytanie, które chyba nie wiedziałem, czy je cię zadawać, ale pisałem. Czy kogoś z polskiej anime sceny nie lubisz, czy udajemy dalej, że wszyscy się uwielbiamy, bo mówią, że dram nie ma na polskiej anime, Fu, na polskiej scenie anime, a nie wiem, mam wrażenie, że to też przez to, że nikt nie wypowiada swojego zdania, tylko wszyscy mówią, no fajnie, fajnie, fajnie. Wiesz co, no powiem szczerze, że przez długi czas do nikogo nic nie miałem, ale pamiętam jedną panią, za chwilę przeczytam Nick tej pani, umówiłem się z nią na wywiad i ona napisała, że, że jak najbardziej nie ma problemu, że wszystko spoko, mega sympatycznie i będzie, będzie film. I ten, ja nawet zapytałem się, czy mogę opublikować już. Nie, nie było daty oczywiście, tylko zapytałem się, czy tam na społeczności albo gdzieś tam mogę powiadomić, już osobę, że ten podcast będzie, bo dużo osób czekało. A ona powiedziała: No, spoko, spoko na pewno zrobimy. No, oczywiście posłuchałem, a potem ona się do mnie odzywała. Pisałem, już do teraz się nie odezywała i w ogóle z tego, co dużo ludzi mówi, czasem nie potrafi. E znaczy ogólnie jej filmiki są fajne, tylko czasami potrafi być taka w jakimś stopniu dziwna? No nie wiem, mi nie podpasowała i może nie, że jakoś nienawidzę, ale jakoś nie da jej sympatią, no tak to mogę powiedzieć łagodnie, e... panią o niku Replay, Atak Tytanów. Nie wiem, czy kojarzysz. Eee, coś mi ta nazwa mówi, a nie do końca. Tak, jej tak zbytnio niestety nie nam dobrze, bo <laughs> troszeczkę mnie tak. Jak wiesz, jakby napisała do mnie, że jednak nie, to, to spoko, nie? I tak dalej, ale, ale jednak już byłem już ugadany, już miałem te wszystkie fajne rzeczy. Znaczy terminów nie miałem, ale wiedziałem, że będzie ten film kiedyś, że spikniemy się. I, I ten. I potem właśnie dużo osób się mnie pytało na live, czy kiedy ten podcast? A mówię, no chyba niedługo, niedługo. się okazało, że nie odpisywała w ogóle i w ogóle jakaś taka. Także jedna moja, moja, moja znajoma. Znajoma YouTubeowa, powiedzmy, też ją poznałem y y przez YouTube'a, oczywiście. E też miała z nim pewną sytuację, powiedziałem jej tą sytuację, i też tak powiedziałem, że E, dziwne to było, nie? I tak rzeczywiście, hamskiej i przez to jej jakoś nie lubię, po prostu nie lubię jej i tyle. <gry> W końcu coś się zaczyna. Ja tu rozkręcę dramatem na polskim ja Wam powiem. No ja mam podobną sytuację jak te z tą pierwszą, bo też były takie: o, gadamy, tak, tak, wyjaśnimy sobie wszystko, a później pisze do dzisiaj nie ale tutaj skończymy temat i idziemy do ostatniego pytania. <grym, <grym, y czy, czy jest coś, w czym jesteś dobry i jesteś z tego zadowolony? Jakaś taka umiejętność chociażby, albo, nie wiem, cokolwiek. Czy, czy uważasz, że jesteś w tym po prostu dobry? <grym>, ja w taki głupi, głupi tekst, ale lepiej sobie odpuszczę, bo to jest wiadomo family friendly content, więc nie ma co ehm, w czym jestem dobry? W hmm, 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 hmm. czymś na pewno, nie? Hmm. tylko muszę się no zastanowić nie żadne. ja na przykład uważam, że ja nie jestem w niczym dobry To znaczy, no nie właśnie, mam, tak powiedziałem, w żadnej... czymś na pewno ale... ja nie, nie mam, nie mam y, żadnej umiejętności, w której bym powiedział, że jestem dobry, jestem trochę takim Upośledzonym drwalem, który rąbie, nie umie tego robić, ale rąbie, rąbie do skutku, nie? Ja po prostu ro robię rzeczy, aż się udadzą, lub się nie udadzą, po prostu, nie? Nie powiem, że dobrze coś robię. Tak mi się przypomina jedna sytuacja, że zawsze, już od kilku lat, gdy ktoś ma jakieś kłopoty, to zawsze ze mną gada, i dużo osób tak miało, czy takie zerwanie z dziewczyną, to przyszedł do mnie, gadał, wyżalił się, jakby może. Może nie jestem dobry, ale całkiem dobrze jestem w stanie jakby wysłuchać człowieka, jeżeli ma jakieś kłopoty i z nim podyskutować jakoś po ludzku, więc taka on powiedzmy. Ale tak to ogólnie z takich innych rzeczy to nie wiem, to zależy, mi się wydaje, że to są etapy. No, kiedyś człowiek był, byłem niezły w piłkę nożną, byłem z lepszych z klasy, kiedyś, nie wiem, byłem dobry, nie wiem, w bieganiu, wiesz, to te etapy, nie? A, to ja też kiedyś byłem empatyczny i też do, do, dobrym słuchaczem byłem. Ludzie też mi się z jakichś, nie, nie, nie wiem z jakich powodów, ale po prostu mi się z jakiegoś powodu zjeżdżali. Ale, no. ale to mnie też czasami człowieka wkurza, nie? że zawsze do ciebie idą, nie? albo coś w tym stylu. Ale... No nie, no ja po prostu się odciąłem od ludzi, no, nie lubię ludzi za bardzo, ale... Znaczy mnie wkurza to, że czasami... Że niby ciebie gościu słucha, ale i tak zrobi swoje. I to mnie wkurza niesamowicie, że je, nie wiem, przychodzi kilka razy, gadamy o tym samym, dalej swoje, to wtedy już mówię, Nie ja nie ma co. <grym> A panić, pan pan Fpizdu. Dobra, dwie godziny podcastu. Wow, myślałem, że trochę mnie wiedział, ale mam ostatnią yy, zabawę, którą w zasadzie trochę przerobiłem, ale zabawę to Ty wymyśliłeś, jak kiedyś pisaliśmy. Yy, mm -hmm. To teraz czekaj, ja uwaga, w, w, włączam sobie stoper. I zanim włączę sobie stoper, zasady, uwaga, wymieniam. Jedna zasada, masz w minutę wymienić jak najwięcej anime. Uwaga. Aha. Gotowy jesteś? Tak. Czas, start. One Piece, Bleach, Atak Titanów, Dragon Ball, Naruto, Death Note, Death Parade, Haikyuu, Hajjimano i po. Uh, Sword Art Online, uh, Kurde na <laughs> no taj uh, Shokuge KINOSOUMA uh, Sangatsu no Lion, um, Killa Kill, Akamega Kill, uh, Megalobox, Ashita no Joe, uh, DUNK Aishi21, Baby Steps, uh, YOWAMUSHI Pedal, uh, Claymore. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Gate. Anime Gate. Mm -hmm. Boże, jaka zaćma. Szczęść Gate, nie wiem czy mówiłem. Full Metal Alchemist. Stasiemców jeszcze coś. Katekją. Hitman Reborn. Mm -hmm. Black Clover. O. Nie wiem, ile by mnie. Ja też nie wiem, ile by nie bo tak się skupiłem na czasie, że nie liczyłem. Aczkolwiek jest taka piękna rzecz jak. Montaż, i tam już sobie policzę. Jak, jak na razie jesteś pierwszy w tabeli. Gratulacje. Jest. I co? Kończymy to. Mam nadzieję, że jutro nie zostanę zabity przez to, że jest 20 minut prawie po północy i być może darłem mordę i przez to dziecko nie śpi. Zobaczymy. Jak ten podcast wyszedł, to chyba żyje. A tymczasem, co? Dziękuję serdecznie za rozmowę. Podobała mi się bardzo. Nie wiem, jak tobie. Ja też. Mi też się dobrze bawiło. Już co prawda pod koniec, już oczy mi się zamykały, ale było sympatycznie. Mi, mi też nie pasowała godzina, ale dobra, udało się w końcu. No niestety, kurde jeszcze ja miałem kłopoty z pulpitem, ale mniejsza z tym. Tak, jest, udało się zażegnać problem. No co? Cześć! Na razie do kolejnych podcastów. Nała.